Yo! Siema. Dea? No dobra, ona gdzieś tam jest, ja w to wierzę. Tylko może po prostu mnie nie słyszy teraz. Może poszła... Halo. A, jest, dobra. No, dzień dobry. Ja do ciebie gadam, się okazało, że Discord postanowił wyjebać mi mikrofon na default. Czasem się tak dzieje. No, dopiero wreszcie usiadłam przed komputerkiem. Jezu, jak mi dobrze, nie? Wreszcie. Nie znam tego bólu. Wiesz co, bo pojechałam z mamą i z siostrą na zakupy. Pa, jechałam kupić rzeczy nie dla siebie. A? Jechałam mojemu chłopu kupić koszulki, bo jest wyprzedaż w Kery. I oczywiście naznosiły mi kupę kiecek, masz dziecko, przyjmiesz. Mówię, ja pierdolę, dajcie mi spokój. No przyjmiesz, no i chuj, zapchnęły mnie do tej przymierzalni, do mierzenia sukienek, których w ogóle nie chciałam, ba, którą finalnie jednak kupiłam. No i Jest. patrzę godzinę później, mówię, dobra, spierdalamy stąd, nie? Bo jeszcze, a wejdźmy jeszcze, mówię, nie, nigdzie nie wchodzimy. Ja spokojnie, myśmy sobie w Tarkowa grali, także ja i tak pewnie bym wcześniej jakoś się nie wyrobił. Ale widzisz, No. jak ty się z moją rodziną idealnie zgrałeś. No. Dobra, Dobra. mi się Let's spieszyło. go. Connect. Connect. Zobaczmy, jak tam nasz fishing spot. Jezu, już się bałem, że moje intro, że przez nie będzie widać, co się działo z moim krokiem przez chwilę. Znaczy krokodylem, nie krokiem. Mi ogólnie ładuje tekstury. Okej. Poza krzakiem, w którym siedzę. Krzak, w którym siedzę, widzę bardzo wyraźnie. O, widzę już krzak naprzeciwko nawet. Coś JP niedaleko, ale to chyba ty. Ja słyszałem krokodyla naprzeciw. A, to jednak nie ty. Czekaj, powącham sobie. Pozwolę sobie wąchnąć. Nie ma dzisiaj już żadnej tutaj dyskoteki w pobliżu. Nie może być. Zawsze może być No. jakaś dyskoteka. A nie, przepraszam, coś tam jest. No i widzisz, mówiłam. Tylko dzisiaj dla odmiany po drugiej stronie. W sensie. Aha, ale na dole czy na górze? Chyba bardziej na dole, wiesz? Bo tak daleko mi się pojawiają te ikonki. Trzeba Ale będzie wymigrować. to brzmi jakby jakiś deinozuch ciągle daruje japę. Tak bez przerwy. Bodrzeja bez przerwy, o przesał właśnie. Teraz ty. Ogólnie te poczekam, aż mi się tekstury załadują, to żeby się było friendować. Tak. Ale jest tak bardzo blisko w sumie. To ty? Tak, to ja. Dobra, ale ja cię nie widzę na razie, bo ja nic nie widzę. Ja mam pingu po 2000 i renderuję. Dobra, Skaperowski, W leć ogóle. walczyć. No. O, widzę cię, jak śmigasz do wody. To ja ciebie też. Czekaj, to ja ci pokażę, co ja widzę. Gdzie jest, kurwa, screenshot? Wrzucam na dinosy. Nad nami, Dino. Maluch. No, dokładnie to samo miałem. A ty jakaś poraniona jesteś, bardzo mocno. Bo wpadłam pod tekstury. Aha. Ale mam życie pełne. To na pewno ty przede mną. No, ja. No bo ja dałem Pewno, nie wiem. dwójkę. Ja dałem Ale ja nic dwójeczkę. nie. Ale mi się nic nie pokaże tak czy siak, bo ja, wiesz. Nie rozumiesz. Bo ja Dałem mam dalej dwójkę i ktoś wyjebkę, napisał group full, nie? Aha, czyli ty nie? A. nie zeszłaś teraz do wody i nie popłynęłaś sobie. Nie wiem, ja jestem chyba w wodzie. Nie mam pojęcia, co się ze mną dzieje, bo mi się tu wszystko dalej ładuje. Ja dalej jestem głową w dół, ogonem w górę, skaczę Okej. se. To co, że... Ruszyłam się, bo chyba używałam klawisza, ale nie wiem,
i gdzie się fizycznie znajduje. Myślę, że to jednak nie byłaś ty. Myślę, że ty to ta tutaj na powierzchni. Tak, to ja. To dałem dwójkę jakiemuś obcemu dinosuchowi, bo żeśmy powiedzieli, że a widzę cię w tym samym momencie, a ja widziałem innego. I ten. I zacząłem za nim łazić. On powiedział, że group full, niestety. A. Dobra, już mam cię. Ile mamy procent? Ja też mam, się nie mogę ruszać. Ja mam 61. Ja mam 66 zaraz. Dobra. O, czyżby miało się załadować tekstury? Bo mi całą gierkę ścięło. I albo mnie wypierdoli, albo załaduje tekstury. Chyba tekstury załadowało. No. Ale jestem na lądzie w sumie. To się napije, bo pić mi się chce. Dobra, załadowało się co nieco. Nice. O, słyszałem też jakieś stegozaury, no. No jak się wypierdolimy, to na pewno nie, a jak się nie wypierdolimy, to może. Tragedia Evrima. Mam gdzieś wyjebany telefon w torebce, która jest puszką Pandory i mam na razie jej nie otwierać. Widzę te stegozaury. Ja jej się nie. Słyszę mruczenie. No, my wkurwia, szczerze mówiąc. Jakaś ryba coś, ja bym sobie coś pojadła. No dobra, coś poszukam. Ja na razie płynę tam do wodospadu, chcę zobaczyć, co tam się odpierdala. Ja też, widzę też co z tego. No. Se trochę przyspieszę, bo mam full staminę, to... Tak samo. O, tutaj tam sobie... jakiś krokodyl, tu jest ten mruczek. Skurwysyn. Zamknij japę. No to taki... jest ta sama chyba ekipa co ostatnio, bo tak samo zamiata wodę. Mhm. O, bo tłuką się tam. O, też z jakimś dejem. Niech oni się tym zajmą. Ile to jest dino, ja pierdolę. A z tego przy mnie. O kurde. War. Chłopak zjebany, nie żyje, co się stało? Tamten się zajebał, znaczy wyskoczył na tego z tego i ten z tego go porobił. A patrz, tamten jaki odważny. Widzę, to ja sobie pójdę wziąć kawałek w sumie. No. O, on już wraca, dobra, ja nie będę taki odważny. Nom. A tu jakiś mały. Siema. I ty go właśnie zabiłaś? Nie, on plumnął mu pod wodę. Aha. Leży se na dnie. Ale to tak wyglądało śmiesznie, było takie... Pomachałam mu głową kursorem po prostu, po czym on zrobił takie plum i był pod wodą. Czaje. Ja bym sobie wyrwał kawałek tego na jedno sucha. Może jak podpłynę nisko, to może mi się nic nie stanie? Tylko... No, chyba mi się stanie. No, przypierdolił mi. Ale rzeczywiście byliśmy jeszcze sporo. Widzę, że to jest ta sama impreza co ostatnia. Mhm. Dzień dobry, widzę, że przyszedłem jak zwykle w porę. No, chyba tak. Teraz coś z dźwiękiem się pierdoli. Ty, on mi połowę HP-ków zabrał. Pierdolę, ja nie chcę mi się jeść już. Już mi się odechciało. To co, w górę rzeki? Ale znowu wkurwiają, bo robią corpse guarding, nie? No. Pizdy. A tu jest dużo tych z tego, ja pierdolę. 2, 4, 6, 7. 7 naliczyłaś, ja widzę 3. Tam jeszcze 4 na skałce leżą. A, dobra, widzę. Ty, ja muszę... Ty, bo mi właśnie spada bardzo mocno, ja muszę się iść położyć gdzieś w krzaczu, no. Może tu obok, naprzeciwko tego typa. Ją uwalam. O, już widzę, że... Zresztą nie, oni się świetnie tam bawią chyba. Dobrze, trzymaj się, kamów. No nic,
nic, no. Robi się truchło. Ja czekam, aż wylezie mi za krzaków ten zielony skurwysyn! Tak właśnie myślałem, że tak... No daj kawałek, pizdo. Jasne, Kamow, nie ma problemu, trzymaj się. Jedna trzecia hapsów. Myślisz, że jak tak podpłynę sobie tam na dole, to szczypnę to? Nie. Dobra, spróbuję. Trzeci biegnie. No ja widzę, jak on tam stoi. On mi się też bardzo chce jeść. Ryj mi wystaje tak kurwa, ajajaj, ta gra. Myślę, że tu nie ma czego szukać. Uuu, a patrz na tego na środku. Widzę. Zajebał się w mule. Chyba trochę tak. Teraz musi wejść do wody albo zdech, albo się rzucić tam w wodospad. Mhm. No czekamy. Kurwi syny, jak ja takich graczy nie znoszę. Ale jak tam, walczy dzielnie. Hipsy, w krzaku będzie piło? Po twojej stronie czy po mojej? Po twojej. Koło tych z tego. Ale biegło do krzaka i było już przy brzegu, ale ten wszedł do wody i... Trochę chyba blisko, żebym zaryzykował. Co to było? Tu coś nie żyje? Chodzi? Nie, nie właśnie. Albo odpłyńmy trochę stąd może. Hmm. Ja tak muszę się... Coś tam... No ja też sobie idę na brzeg. A gdzie ten zielony z tego zaur się podział? No jest na ty... To był ten na skałkach. Aha, o. A nie, chyba skoczył. Hmm. A nie, jest tam dalej. Nie, coś się nie renderowało. Mhm. Ale te kurwa na nosie znaki wyglądają jak tatuaż. Da. To hipsy skaczące na tych skałkach. Nie no, to co tu się odpierdala, to jest po prostu poezja. Problem, że ciężko na tym wyrosnąć, szczerze mówiąc. Shit. Czy widziałem ludzi, jak wyglądają w The Isle, chodzi ci? No tak, grałem nawet tego czasu. Czekaj, coś mi się stało z rozdzielczością. Okej. Okay. Kurwa, 1600 na 900. Boże. Nie, nowych modeli nie widziałem i szczerze mówiąc nie interesują mnie. Pierdolone strażniki. On będzie musiał w końcu tam zejść, stamtąd zejść, bo pierwsze picie, po drugie żarcie. Mhm. Tak czy się jak zdechnie, to możemy się nim nakarmić, nie? Tak, o, pan do wody!
Chuja O zrobili. chuj. Słaby refleks. Ja mam prawie full HP, no. Oj, będziesz żałowany. Czy on tam zdech? Ten Cammy Parker podobno ma zdychać. Ja nie wiem, po co one pilnują tych zwłok. Nie wiem, nie wiem. Chłop tam chyba umrze. Zastanawiam się, który to. No, szczerze. Tam są jeszcze jakieś inne zwłoki, też są oczywiście pilnowane. A jakże? A jakże. Nie no, jest ich dużo więcej niż nas to. Nie no, nas jest strasznie Czy dużo. ten stegozaur właśnie jakiegoś hipsi atakował? Jest na pewno. No tam jest hipsi na tych kamyczkach takich malutkich. No. To wyskitu. Tam się coś dziwnego działo. Nie zesraj się tym z tego. Kurwa, trafił mnie! Ale słabo. Ale tam się napieprzy. No i co, i zdechnie i będzie kolejnym trupem tutaj. Przy brzegu. Którego będą pilnować. No to który zdycha? Halo? Jakieś karno by się tu przydało, albo nie wiem, z 11 utachów. Dobra, chodź w górę rzeki, tutaj nie ma co szukać. Chcę za nas tego zabrać. Zbejtuję sobie, wejdę na chwilę na brzeg. O, będzie umierał. A, się rzucili. Hu, hu, hu. Tego też będą pilnować. Ta. Nie pilnują go chyba. A, nie pilnuje, nieważne. Pizdy. Dobra, byle dorosnąć tak naprawdę. Nie zesraj się tym z tego. Ty patrz, my tutaj dwejtujemy, a oni se jedzą. Skitu. No, w sumie można tak robić. Właśnie tak robię. O, ten jeden wrócił. Nie, on chyba nie odejdzie daleko. Może. W krzaku siedzi. Idę spróbować kapnąć. Jakby mi tu jakaś pizda nie podpłynęła, to bym może i dał radę. To czekaj, ja odwrócę jego uwagę. Ale kogo? No tego stega, co jest w krzaku. Zdążyłam złapać dwa kawałki i odpłynąć. Okej.
Dużo mi to nie dało. Ech. No. Spróbuj się zapnąć teraz kawałek. No ten zielony garduje trochę. Jak podpłyniesz trochę do ogona, to będziesz miał E. I weź G od razu i spierdalaj. Uważaj, uważaj! Mhm. Ale dostaniesz pizdę. O, fuck, ja też! Nie zauważyłam, że ten niebieski się podniósł. Siema, demonowy. Podobno dostałem, ale nawet nie poczułem, wiesz? Muzyka twierdzi, że dostałem, ale... Może jak nie patrzysz, to jest okej? Okay? Hmm. Co oni na tym czasie do farmazony piszą? A ja nie wiem. Wziąłem tylko z tego jump i... Mówię, dobra. To nie na moje nerwy. Nie, a co tu siedzieć? Nie da się najeść. Szybciej zdechniemy z głodu niż coś tu ogarniemy. Chyba tak. Tylko ogarnę sobie bleeding i można płynąć dalej na północ. To ja zobaczę jeszcze jak ten pierwszy trupek. Nie no, dalej gardowany strasznie. O kurwa. Co tam? A teraz mi pizdnął, ale to co się z dźwiękiem dzieje, to jest po prostu porażka. Idę sobie poleżeć. A my nie szukamy rypi żab, my szukamy dobrej zabawy. Tak jest. No, golden hour. Ty, on zgarnął chyba całego tego zwłoka z brzegu? Nie, leży tam. Chyba. Tak dziwnie wygląda, jakby coś niósł. Coś większego. O właśnie, so boring. Ale że tu u mnie to jeszcze nudno. Mhm. Siedzi w tym krzaku, trochę leci. No, kopie. Leci. Jebnął. To są cipcie, ja pierdolę. Dobra, spływamy stąd. No dobra. Ja się napiję, bo trochę długo na tym brzegu siedziałam. Ty się możesz w wodzie. No niby tak, ale niby nie. Dobra, no to sayonara. Tak. Może i klatki odzyskamy przy okazji. Haha, co jeszcze? Marzycielu. Nie wiem. Ja tylko na klatki liczę. Holy fuck. Ja leciałam na rybkę. Mówię, że popylam na tym shifcie. No, no. Nie no, rybka fajna by była teraz. Siema, Mańku. Bardziej niż rybkę, to bym w sumie chciał jakiegoś nieświadomego niczego zagrożenia tyrantozaura na przykład. E, no, uta, cokolwiek. No. Karno jakiś malutki. Albo o. Nawet taki trochę większy. Tu coś krwawi. O, można żreć, zobacz. Rybcia. Jest za duża? O, mogę już połknąć.
Mogę już normalnie rybę dziabnąć, w sensie połknąć ją w całości. Nice. Nie, żeby mi to dało dużo, ale... Czekaj, ja chyba upuściłam. Dwa. Co ona pływa? Nad to było. Dwie są chyba. Tak. Ja tą drugą złapię. Wielkie nic. Tam jest chyba jeszcze jedno? Nie, to jest kurwisz. Kurwa, co? To było? Co to jest? A, wodospad chyba. Kurwa, nie wiem. Dziwnie wygląda pod wodą, jak takie czarne wykrzykniki. Mm. Koło siebie. Autentycznie, no mam ci screena zrobić? Zrobię ci screena. Spoko. Bo to wygląda kurwa ciekawie. A, czekaj, ja też już widzę. Widzisz te czarne wykrzykniki? Tak. Nie, bo to jest kratka. Zobacz. Ale wygląda jak czarne wykrzyki. Mhm, pod wodą te. Ja tu ryba jest, chciałam złapać. Czarno? Mogłyby przyjść się napić. O Jezu, ale nie odpłynęliśmy jakoś turbo daleko. Muszę no powiedzieć. Nie. Ale tu gdzieś powinna być jakaś jeszcze dalej ciągłość tej rzeki. Może to taki przejść? Dead end. Możemy się nie, przejść. Nie, no bo ta rzeka idzie na północny... Północny zachód? Nie, Skaperowski pisze, że to już koniec rzeki. No ale gdzieś tu powinna być jakaś rzeka, która idzie dalej na północ, no bo przecież była połączona z tym, nie? Właśnie nie wiem, czy była połączona. Obok powinna być obok, aha. A które obok? Na południe czy na północ? Chuj, nic jeszcze. Tą rybą to też się tak nie najadą specjalnie. Już ich więcej nie ma. Stegozaury cholerne. Ja bym poszedł na pałę na południe. Najwyżej wrócimy. Czekaj, co zgoogluję mapę. A ja jebie. Chyba gierka mi wyjebie, jak coś. Poczekaj, no Skaperowski już googluje. A. A pamiętasz jeszcze, jak się escape'em odpalało i growth brało? Z rozrzewnieniem wspominam. Teraz już wszystko jest lepsze niż to. O, dieta mi się chyba psuje. Nie, jeszcze jest perfekcyjna, ale to już niedługo. Pokazuje mi albo starą, albo część mapy, której jeszcze nie ma, okej? Okay. Czyli ciężko no, o aktualną mapę do DIL. To ja sprawdzę. Aha, czyli jednak w prawo. Co? Prawo. Tylko w które prawo? Od czego?
Jak się patrzysz na koniec tej rzeki, czy jak się patrzysz wzdłuż tej rzeki, z powrotem tam, skąd przypłynęliśmy, bo to są istotne informacje. Myślę, że mu chodzi w prawo tak jak ja patrzę, ale nie wiem, czy to... Czy on wziął to pod uwagę. Tak. Chyba, że w prawo ma na myśli wschód. Nie, raczej prawo na południe, no tak mi się wydaje. Najwyżej się wydupimy. Najwyżej się wydupimy i będziemy mieli chuj godzin do tyłu, no. Tak, trochę tak, no. Bo tutaj szybko woda będzie leciała, już mi widzę spada. Czy ty biegniesz? Nie. Boże, jak mi się mapa nie zrenderuje. Będę szybko popierdalać z powrotem do tej rzeczki. No. Czekaj, może ja zrobię zwiad. Oj, dużo. Dużo staminy ucieka. Nie, nie biegam. Trochę w lewo. Myślałem, że na południe biegniemy. O, właśnie. No w sumie tak od razu się nie umiera, niby od tego braku wody, więc... Tam w ten las powinno być, okej. Okay. Już widzę, że nie będę miała mapy. Może tak być. Wiem, że tak będzie, bo już to widzę. Tutaj mi się kończy na tym pagórku. A co jest najgorsze, jak wejdę w to, to nawet nie wiem, czy się przemieszczam. I myślę, że będzie gdzieś tam, bo ją widzę pod teksturami chyba. Chyba nie. Ciężko. No on tak twierdzi, że tam w tym lesie. Ja nie widzę lasu. A, okej. Okay. No to jest niedaleko. Ale ja dalej nie mogę iść za bardzo. No u mnie idziesz. Jeszcze idę, bo jeszcze mam mapę. Mhm. I tu już nie mam mapy. Powiedz mi, czy dalej idę. Tak. Dalej idę. Tak, okay. Tak. Tylko, czekaj, że... Do góry. Nie, no dobra, idź. Ja tylko patrzę, czy... Chodzisz na teksturze, czy pod teksturą, ale na. Jestem po teksturze, znaczy pod teksturą trochę. Okej, okay, u mnie wygląda dobrze. Dobra, to monitoruj tutaj. No tak, patrzę. No, już widzę tę wodę nawet tam. O, ja też. Git. No, w sumie daleko nie jest. No nie. Mam wrażenie, że idę tak 3 razy wolniej niż ty. Ja wiem. No, bo wiesz, ja no, trochę tak. Robię jump, a ty sobie idziesz normalnie. A jak nie mogę wiedzieć. Biegnę, czy nie? Nie. No, tak myślałam. Ale widzę wodę. Człowiek musi poświęcić. A ty chodzisz na tej animacji na Zetce. Generalnie. O kurwa, to chwilę zajmie. Widzę kozę po lewej. Na teksturach. Ale z niej nic nie dostaniemy. Chyba nawet pół, nie wiem, z procentu. Nawet nie, 0,5%. Przede wszystkim to jej nie złapiemy, nie? No. Ale też ją widzę, no. Znaczy, o, tekstury. Widzisz, wymusiłaś to. Teraz już biegasz. O! Wyjebałam się. Tu będzie kolejne? Ale nawet szybko zapierdala. Ale już staminy zero, kolego. No u mnie też powoli, ale już chyba dobiegnę. Na końcu rzeki będziecie musieli ominąć górę i wtedy traficie na center. Super. Ale my przypłynęliśmy z center. To znowu na center płyniemy? Nie wiem, jak on to widzi tam, ale... Też nie.
Ważniejsze, że mamy nową rzekę. Tak, z nowymi rybami. To jest. Discordzik na boczku, muszę sobie włączyć drugi Discordzik. Okej. Okej, widzę rybę. Uciekła jebana, rekin. A to wiem, o jakiej jaskini mówisz. A i słyszę, jak to z tegoś tam dron nad tym wodospadem. Tak, ja bym tam w ogóle nie płynął w stronę center, tylko w górę. Dobrze, płyniemy. Północny zachód, płyniemy tam, gdzie na Stingramce. Mhm. Teraz tam jest coś do jedzenia. Najlepiej dużego, najlepiej nie z tego. Tak. Taki płachy celofalozaur to by było dobre. Nawet ten. Nawet większa ryba. Cokolwiek bym sobie zjadła, tak szczerze. Mały dinozów. To by było fajne. To może być chyba problem. O, już się jasno robi. Jest rybka pod tobą. Widzę ją. No, coś tam dało. O, jest następna. Mhm. What? Nie mogłeś się całej pokryć? Już nie próbowałem, ale coś tak może za krótko przetrzymałem. Może. No, chyba tak. Ale w sumie spoko miejsce do przemigrowania z rzeki na rzekę. Nie, one nie prawie, daleko. Prawie nic nie dają. Coś tam dało, widziałem jak przeskoczył ten. Jak się uzupełnił, więc... No i teraz zanim zrobi się znowu jasno, zrobi się ciemno. Tak. Logic. Wiadomo. ...71%. Czekaj, ja mam 56-78, a jak zjem rybkę? 64-36! To coś tam jednak daje. No 8%. To akurat. O, nie wierzę. Znowu ci uciekło? Tak. Strzeliłem jak... A dwie są. Ja po prostu... Ja sobie tą drugą chłopcą. Ja po prostu lewy przycisk klikam przy nich, mam od razu je na hita i się są... Tak, właśnie chyba tak jest lepiej. Ja myślałem, że lepiej będzie zaatakować. Nie, rzucać się opłaca chyba bardziej na lądowe stworzenia. Mhm. O! Kolejne z tego zaury. A to chyba... O! Płyniemy właśnie do tego wodospadu, to jest jednak kawałek. No wysoko. Mm. Czy my się tam wspinamy? No chyba się wspinamy, nie? Można by. Prawie od lewej. Znowu dwie ryby przed nami. A nie, to drugie to żaba.
w ogóle jedno ominęłaś. Może. Co jest? Tu coś leży. Martwa ryba? Ona to wie, że nie żyje? Nie. Dopiero teraz się domyśliła. To jest druga. Płynę kawałek, żebyś mógł ją hapsnąć, żebyś mi dupy nie przypadkiem nie... Dobra. Mam 93% już, więc możesz w sumie sama zjeść. Nie mam 83. Ja mam 300% tych pastylek. Ja mam 201. Jestem overfed. Ale mi tu pokazuje... Tak, jest martwa ryba przed tobą. A, właśnie. No dobra, to teraz wspinaczka. Tylko na te cholerne stegozaury się nie wpieprzy. Bez kitu, jak wpadniemy na stegozaury, to... Chodź może z lewej, bo ja je z prawej słyszałam. A mi się wydaje, że będzie ładniejsze podejście. Dobrze. To mówisz. No ale my grubasy jesteśmy. Mhm. No raczej nie. Dość najczęściej się stoczyłeś. Nie. Fizycznie. Nie. Tak, cały czas. Okej. Okay. Słyszałam kozę i słyszałam z tego. Tak. Ale to, jest... to są te same z tego, co tam drąjata. Myślisz, że aż tak? Tak, strasznie tu słychać. No to w sumie nie jest jakoś super daleko jeszcze. W sumie może. A to się dźwięknie się, zwłaszcza jak są dorosłe. Mhm. Właśnie, kiedy oni mi parazaurolofa oddadzą? O, no, paradom sobie pograło. To była przyjemna krowa. No kurde. Najlepsza krowa. Jakie on miał dźwięki? Aha, i jakimś... Jakimś cudem trafiliśmy na słampa chyba. Na północy są słampy? A nie, sorry. Tak mi się popierdoliło, że to ta trawa. Nie, ale nie, też to... ciekawe miejsce. Nie widziałem go chyba wcześniej. Mi go nie kojarzy. Co ty, Skaperowski, nigdy nie grałeś w Legacy? Parazaurolofa nie kojarzysz? Gdzie to musi być przejebane, jeśli zaczynasz grać w The Isle od Evrimy i nigdy nie grałaś w Legacy? Mi Legacy nie działa, okej. Okay. I nie znasz, tak, nie wiem... Większości dinozaurów, jakie kiedykolwiek były w The Isle, nie? Które mają tak zajebiste animacje. No. Tam to się zajebiście grało. Można pograć jeszcze w Legacy kiedyś. Ja bardzo lubiłem ten serwer Dino World. My nie gram tam. Ma zasady, ale takie z głową napisane i bardzo mi się podoba to, że mają ten system tego bota, że go sobie z Discordem synchronizujesz i za granie dostajesz punkty, w sensie za godzinę gry. No, możesz sobie kupić klatkę, w tej klatce sobie sejfować dinozaury, no cuda nie widzę. Okej. Okay. O, jest. Króciutko. Płytko, no. A granie Rexem akurat nie polecam. Granie Rexem było mega nudne. Chuj nudne, nie dość, że wszystko cię zabijało, zwłaszcza... No wszystko cię kurwa zabijało, jak cię tylko widziało, nie? Żebyś tylko nie domógł. To jest jedna sprawa, a druga sprawa była taka, że no siedzisz się kutaba niż w krzaku przez 6 godzin, nie? Tak. Tak to się nie gra.
Nie tylko biegasz za tymi, no. Kurwa, jak się nazywają. Tako, Oro i... O, za Tako i za Oro, Oreo właściwie. Ja Faceratopsami. O Jezu, no ja trochę tęsknię. Trochę ten, no to w chuj, ale trochę tęsknię, nie? No to była główna nagra, ale... Ale tyle godzin jednak, wiesz, swoje robi. Myślę, że to jest, wiesz, taka okulary nostalgiczne, nie? Jak już byś powiedział, jeszcze raz pewnie po dwóch godzinach już powiedział, pierdolę. Ale przecież proszę cię, ja ostatniego tego live'a z tego Legacy to robiłem, nie wiem, maksymalnie ze 4 miesiące temu, ale to tak max, właśnie na Tyranozaurze. I tak wszedłem na 20 minut, pochodziłem, pogadałem z czatami, mówię, dobra, sorry, słuchajcie, ale po prostu, nie ma nic do roboty. Chuja. No nie. A jeszcze z ziomkami to sobie można pograć, ale tak albo samemu tak. Bez live'a, nie? Jak już naprawdę chcesz imersji. Ale tak, żeby pokazać coś i... No nie, no to... to... My tam w piątkę Cerato graliśmy takim, kurwa, gangiem. Masakra. W sumie tylko Utachy się nie bały do nas podchodzić. No Utachy ogólnie się raczej niewielu rzeczy bały. No to są takie, no... Takie dresy, tylko w świecie dnia. Trochę tak, trochę tak. Mało dreściarze. Wiesz... Taka no... Hero w necie, pizda w świecie, nie? Mhm. No ale miały tam swoją rolę. Tak, no zawsze się też grupowały i solo to spierdala, ale później przyprowadzi kolegów i nagle mocny, nie? To klasyczny tak. Mhm. No i zawsze trzymały sztabę z Giga. Tam jak była ta klatka na wieży, to Utachy zawsze tam biegały. Tak, i nestowały. Gniazda, nestowały i zawsze tam allozaury przychodziły je napastować. A tam, że na dole jest ten to koryto z wodą. W sensie, nie zapomniałam jak się nazywała miejscowa. No a to nie mówisz o tym maszcie takim? Znaczy ja mam, no... Radio Tower. Radio Tower, ale pod Radio Towerem zaraz była taka niecka z wodą, w sensie takie jeziorko w niecce. Mhm. No i właśnie przy tym myślę, że zawsze allo kampiły. Albo centralnie przy Radio Tower, albo właśnie przy tej niecce. Żeby, wiesz, nie pozwalać podejść się napić, nie? Kurwisyn. Ale plus był taki, że no Utachem jak jesteś, to sobie wyskoczysz do tego korytka, co jest przy klasce. O, coś pije? Nie, to żaba, myślałam, że coś pije. Chodź tu. No. To ci da coś? Nie. Ale już jestem full adult. O proszę. 5%. No ja 74 jakimś cudem. Mi szybciej dieta zeszła. No, pewnie tak. Dlatego zwolniłam growów dużo wcześniej niż ty. A to ty tylko po... jeszcze. Ja miałem 9... Kropka, a ja miałam już chyba wtedy 20 albo 15 i mi już zeszło, a ty jeszcze tam w glorii i chwale rosłeś. Tak, ja pamiętam, że byłem 9% za tobą jakoś w pewnym momencie. Tak. No, a teraz się zrównaliśmy. To tylko pokazuje jakby... O, tu coś jeszcze sobie, nie wiem, pije, chodzi żaba. Żaba. Nie, to jest żaba. Żab tu masz dostatek. Tak. Nic innego, żadnej ryby nie spotkaliśmy na koncie. Ale jak spierdala, o Jezu. Mam ją? Dawaj. Naszą. Nie, leży. W sensie chodzi. A, pływa, w sensie. Tak, chodzi, leży, pływa. Dobra, teraz ją mam. Siema, Przemo. Przemo, a ty pamiętasz The Isle Legacy? Jak ci się podobało The Isle Legacy? Z tego słyszę blisko. O, to takie niewyrośnięte. O, to pod wodę może będzie pił. Właśnie się kitram. Gdzieś jakoś tutaj... Trochę przyspieszę. Nosek trochę wystawiłem, może nie widział. Jak my go jeszcze nawet nie widzimy, to on na pewno nas nie widzi. Ja go na razie słyszałam. Gdzieś tutaj na tym zakręcie. Musiałby jeszcze... No plusy i minusy, ale Vrima lepsza. O, Utachy. Tak.
Słyszę, one też mogłyby przyjść się napić. Cokolwiek. O, rybka. Halo? Kurwa, ryba. Ej, nieśmiertelna jebana. No ile razy mam cię gryźć w dupę? O. Jakby na streamie było, to obejrzę. Nie wykluczam, nie wykluczam. Już teraz to kurwa nic nie wykluczam. Jak ja tyle czasu gram we Vrimę, to... Dobra, i co, ty ją zabiłaś i olałaś, tak? Nie. Nie, no zjebam ją. Okej, to kamień jakiś w takim razie. Zabiłam i olałam, no wiesz co? No tak wyglądało. Na adulcie? Wiesz? A, Czesia gdzieś tu przygotowa nie się daleko. O, to są na Stingramce, czy jeszcze nie? Tak, spojrzę. Jeszcze chyba kawałek, mi się wydaje, że... Kawałek, ale już jesteśmy bliżej niż dalej. Na pewno... Tutaj za tym parkurkiem słyszałam... Z tego. Ja z tego słyszałem małe. Chyba weź znajdź odcinek, na którym akurat będą pić. No właśnie. O, tutaj też chyba słyszałam. Czekaj. Czy to żyba? 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 To żyba jest? Chyba żyba. Chyba żyba. O, druga żyba. Czekaj, ja się przygotowałem tu przy brzegu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tu ty? Ta. A, to ty. Ja próbuję one-shotować żybę. Dobra. Czy to się nagrywa? Oczywiście. Tylko ja tak mam, że wolę grać młodym Indie? No tak, prawdopodobnie tak. Ej, ale nie do spania, typie. Łatwo mówić. Przepraszam, ale ta gra mnie nuży. Kiknęłam H, żeby ten szybciej... Nie wiem. Będzie po czym kiknęłam jeszcze raz, no w spanko jebany. Jakoś ładniejsze te kolorki były, jak mnie wybierałam, teraz je mam. Jezu, a pamiętasz, w ogóle, ja nie wiem, może to jest nostalgia. Bardzo możliwe zresztą, że nostalgia i ja już teraz jakbym to zobaczył, to by mi się tak nie podobało, ale pamiętam, że w DL swego czasu były takie predefiniowane kolory, właśnie jak był w System Progression. I tak. Było tam po prostu kilka skinów i one mi się wszystkie takie w kurwę ładne wydawały. Nie wiem, że w porównaniu do tego, co później było już i co teraz jest w ogóle, to no nie wiem, to był ideał. No. Ale może, mówię, może mi się wydawać tak tylko. Tak, jak się nie miało wyboru, to to co dali, to w ogóle był mindblow. Tak. Ja. Ale później jak wszedł też ten system skills, to sobie mogłeś wybrać... kolorki, no. Pamiętam, no. To ludzie tak zesrali. To była chyba, ja też. Ja też, ja byłem wściekły. To była chyba ostatnia aktualizacja Legacy, jeśli się nie mylę. Ja no, pamiętam... No to bierz. Przyjmuję. Nie wiem, w sumie nie jestem głodna specjalnie. Jak będę zdesperowana od tego hubsu. Okej. Okay. Jak nie masz serca, to mów. Ja jestem od tego typu zadań. Nie, jest to, że mi go żal czy coś, ale... Wiesz, tak w sumie nie mam sensu go specjalnie zabijać. Poczekam, aż podrośnie trochę. Poczekam, aż podrośnie i mnie zajebie. Nie, ale myślę, że nie zdąży mnie zajebać. Ty, znowu góra? Z kitu. A gdzie teraz? Coś z chuja nam poszło to szukanie Stingranców. Ryba? Żyba. Nie. A tu ryba je. A u mnie żyba. A to są dwie ryby. Wracaj, jam predator. Myśmy sobie szukali Nestingransów w nadziei, że tam dinozaury będą sobie siadały i podchodziły do picia co jakiś czas, no bo w sumie siłą rzeczy, jak nestują, to mają tylko jedno miejsce. Zwłaszcza, że to jest też to przejście między żarciem a kurwa niczym. Tak. Dobra, gdzie nasz nawigator i którędy mamy teraz iść? Skaperowski, co do chuja? Coś ty tu odjebał, chłopaku. Płyniemy i płyniemy, ale to miało być jakoś pod Warszawą. No chuj, najwyraźniej nie ma. Jakby wleźć tam... dalej?
No, o, a Grzechu gra w Legacy i bawi się dobrze, bo najwyraźniej lubi mieć klatki. Co do chuja? Co? Tam se ryba wypłynęła. Po prostu, zobacz. O, ok. No ja osób... na zakole. Na zakole. Niuch, niuch. No tam, gdzie słyszeliśmy te utechy. Dobra. Czy widział ktoś jaja Dejno? Osobiście nie. Na oczy to tak, powiem ci, że... Ale jaka duża ta ryba, ty. Rekin forfeiter. To są rekini. Ale jest takie coś. Rekini? No. Jest jeszcze brzemka rekinia. Która właściwie wygląda trochę jak to. No klatki na sekundę. Ja was chciałem do center zanieść, a wy w drugą stronę popłynęliście. No tak, no bo my nie chcieliśmy do center, tylko my chcieliśmy do... Nesting groundsów. Rybka. Ale dromiapę. W sumie to by było dobre miejsce na nesta dla Dejno. Nikogo tu kurwa prawie nie ma. Ryb? Co nie? Coś jest. Jakieś żaby pływają. Te. Grzyby. No, grzyby. A propos. Coś pije. Chyba? O, tu ten mały Dejno jest. A, no mówię, poczekamy aż trochę przytyje i wtedy, jak już będzie desperka, to można go hapsnąć. Ja tak otrę się o niego, żeby wiedział. Zobacz, ten terytorium. Pion him to show dominance. Okej, jeszcze mu zabiorę rybę. I tak na oczach mu ją zeżrę. Też uważam, że ma za ładnego skina, powinien zginąć. Mhm. No coś kiedyś tu się będzie chyba musiał przyjść napić, nie? A! Nie wiem, czy to, co byś chciał. Tak, co widzisz? Co widzisz? Widzę inną rzekę. Mhm. Na południe. Czy my stamtąd nie przeżyliśmy? To niemożliwe. Nie, no to jest możliwe. To jest bardzo możliwe. Nic tu nie widzę. Nie ma po co tutaj się szlać sobie. Słyszę głosy, ale nic nie widzę. No to zapierdalam do wody. Znaczy schizofrenia. Nie tak. Dobra, to możemy też na to center się. Możemy. Mam zabronię. Kurde, żeby się trafił znowu jakiś utach samobójca, co mi będzie próbował przeskoczyć przed nosem i pokazać, jak on daleko nie skacze. No. Mhm. Chciał się wypchnąć śmierci i nie pykło. Ej, to my znowu w dół będziemy musieli schodzić. Se wycieczkę zrobili. Nie. To fajnie, bo ja właśnie mapę znalazłem. No dobra, to poczekaj, skaperowski, dawaj. Podaj koordynaty. O, ryba się zespawnowała nad tobą. Ile masz żołądka? Ja mam, nie, mam bardzo dużo. Ja mam tak dużo, że graniczy to ze zżyganiem się. Na NW jest spocik, gdzie jest teoretycznie bezpiecznie. A jednak to stara mapa. Okej. Płyńmy. To nie w tą stronę. Nie, no jak to center, to chyba w te. Ty zawróciłeś ale, po rybę. Ale on miał NW na myśli, tak? Tak, ale ja to w ogóle nie wziąłem tego pod uwagę. Chyba, że bierzemy. Dobra, płyniemy. Następna ryba. Mamy dalej się wycieczkować, to... Aż za center na pewno będzie więcej typa. Co? Nom. W sensie będzie więcej typa, a ja se zjadłam, mam 91%. Jest legit. A co można płynąć?
Czekaj, na center to musicie płynąć z wodą. Tu woda stoi. Ale trochę bardziej w tamtym kierunku. Co ty gadasz, że woda stoi? Płyniemy teraz w dół rzeki. Nie no, u mnie stoi jak chuj. Nie, normalnie płynie. Okej. Okay. Patrzą sobie fajnie po tej powierzchni chlusta. No. Taki jest szybciutki wtedy. Plum plum. Plum plum, dokładnie. No i w sumie jak sobie tak spokojnie też płynie, to tak majestic. Jakby dodali jeszcze jakieś te... Nie wiem... Da, od majestic to się jeszcze nikt nie najadł. A, jakby dodali jeszcze jakieś morskie dinosy. Albo mapę. Po prostu. Co im zależy? W Paweł w Titans jest i nikt nie płacze. Morskie dinosy. Ja kiedyś miałem takie, że ja chcę, żeby to była gra o dinozaurach i tam gady morskie albo pterozaury to mnie nie interesują. Ale biorąc pod uwagę, że już mamy dziki, króliki i kurwa kury. Tak. To już dajcie ichtiozaura, wyjebane, chcecie jednorożca, dajcie. O kurwa, jednorożca bym cała pogra. No ja myślę, że wtedy Anka by się też dołączyła, bo to już mnie próbuje namówić na tego... Kurwa, na Arka. Jestem bliski temu, tego, żeby zainstalować. Co ty pierdolisz? Bo jednorożca zobaczyła, nie? Serio, Arku, są jednorożce? Od kiedy? No, są podobno jakie. What the fuck? Ale w sensie jakaś, czekaj, nowa mapa, czy co? Ja... Mnie nie pytaj o Arka, ja się nie znam, nie interesuję, ale... Myślałam, screeny... że szczegóły zostały ci przedstawione. Nie, screeny widziałem. Czy udar mam? No jak myślę o Arku, to zawsze coś w podobie. O Jezus, ile ja już godzin mam w tego Arka. Kiedy grałeś w Arka? Boże. 30 godzin grałem w Arka raz. I był taki moment, gdzie nawet tak sobie pomyślałem, że... A potem się zżygałem i już więcej w ogóle nie grałem. Prawie chwyciło, nie? Ale później jak przekroczyło, to już, no... Przekroczyło. A, bo jednorożce... No tak, mówił mi Michael kiedyś, że jest jeden na mapę. Ja nic nie wiem na ten temat. A grałam w to trochę. Ale ja dużo grałam na Ragnaroku w sumie. Kurwa, to jest zajebisty spot na jajka. Walligator. Dobre. Tu jest zajebisty spot na jajka, that's what she said. I just did. No i się skończyła kurwa sielanka. Miałem taką sielankową muzyczkę, podpłynąłem do rekina, pierdolnąłem mu i znowu muzykę. Dzieje się. Pierdolanka. Oj, ten. Żyba. Chodź tu. Jak nie oją, to żyba. Te. No co za kurwa zielona? Weź ktoś dodaj Pepe Żyba. Yeah. Getcha. Ty, bo ja się zaraz zżygam znowu. I to nie przez Arka, tym razem tylko przez żołądek. Dużo mam już tego jedzenia. Przez Żybę. No, przez Żybę. Kurwa, dlaczego ludzie... Czemu ktoś miałby chcieć grać w to ludźmi? Że macie tego Arka, macie... Jak chcecie pograć w survival fajny z ludźmi, to sobie odpalcie Skama albo Daisy, nie? Zostawcie DIL dla dinozaurów, no. No, to jest takie trochę chujowe, ale czegoś kurwa, nie ma, mieć większą pulę odbiorców, nie?
Ale kto ich o to prosi? Mówię, no jeszcze mi się nie zdarzyło, że ktoś powiedział, o no, to jest zajebisty pomysł, ja się bardzo cieszę. Dawajcie porą ludzi do wiary, nie? No. Do it. Jak taki Palpatine, do it. Do it. Do it. No, także, no, to jest kwestia raczej, wiesz, pazerności, nie, że większa liczba odbiorców szansa, inaczej, jak dodadzą takie gówno, to szansa, że inni też się skuszą, nie tylko maniacy dinozaurów, tak jak my. No, powiedzmy. Może ktoś to kalkulował, a może to jest po prostu tak, że Dondi ma swoją wizję i wszyscy mu mówią tam, Dondi, ale wiesz, nie ma sensu, to już tyle lat. Wszyscy się przyzwyczaili. Robimy. Jestem goście. Ja to tak widzę bardziej, szczerze mówiąc. Że tak, oni tam, wiesz, ktoś tam, kto jest, powiedzmy, szczebel niżej, to do tych animatorów wszystkich tam mówi tak, wiecie, no z tym to się nie śpieszcie, nie? Oni, a dobra, czaję. I potem, wiesz, mamy pierwszą iterację ludzi, Dondi, ale kurde, no chujowo, coś ciężko się to robi, wiesz, wrzućmy to na chwilę, a potem usuńmy. Tak to widzę. No i wzięli, usunęli, bardzo dobrze. Ale ty, dinozaura masz już, kurwa, ledwo te 30 klatek, wyobraź sobie, jak jeszcze ludzie tu będą biegać. Nie no, kurwa. Ja to nie mogę się doczekać, aż to wypali na panewce po prostu, bo wrzucą to, wjebią ludziom, nie? Wszyscy będą mega niezadowoleni, że to pobugo... O, okej. Okay. No, mówiłam, nie tędy. Okej, już tak skupiłem na wywodzie, że wiesz, prawie się zabiłem. Tak się wyżgałeś na tych ludzi w DL, że... Tak. Kaperowski właśnie... No płynął na Ojom, słuchaj. Także się wyrzekał na tych ludzi, że się na tych rzekach posiznął. Nie no, mierdzi mnie ten pomysł strasznie do dziś. No bo to jest chujowy pomysł! To jest tak bardzo chujowy pomysł, że... No szkoda szczępić ryja, no 15 razy się będzie zawsze powtarzało to samo. To jest chujowy, kurwa, pomysł. No bo to... To jest najlepsze. Ta gra jest kiepska i nieskończona i w ogóle, ale ma jedną zajebistą rzecz i tego jej się nie da odmówić i to po prostu jest kwestia tego, że jest unikatowa. Będąc survivalem o dinozaurach, no to tak naprawdę czegoś takiego nie było wcześniej, a teraz nawet te wszystkie konkurencje gdzieś tam im brakuje do tego, nie? Więc... Brakuje im tak sporo. No, to więc... To nie jest to, że jakby, nie wiem, the fuck? Czekaj, bo się rozproszyłam ostro. Co to kurwa jest? Mokotu? Co to jest? Co to kurwa jest? Psutec. Zgubiłam wątek. Nie no, mówiłem właśnie, że ta gra nie jest dobra, no. Ale że trochę unikatowa. To miałem na myśli. Ona jest taka... Może nie, że nie jest dobra. Ona jest taka... Po prostu jest nieskończona i... Chwytają się wszystkiego dookoła, zamiast skończyć jedno dobrze i porządnie, to oni, dobra, to jakoś działa, to dalej lecimy z następnym, nie? To jest największy ból DI, nie? Ja to się boję, że oni nawet jak ją skończą, w sensie ten... Nie skończą. No tak, to swoją drogą, ale nawet jak już będą mieli te dinozaury i te wszystkie mechaniki, no to i tak, no... Problem leży w samej tematyce, no i grasz zwierzęciem. Zwierzę może jeść, pić, srać i kopulować. Zacznijmy od tego, że jak mają nieoficjalne serwery, no to przecież nie muszą mieć aktywnych do wyboru ludzi, bo nie muszą. No tak. A się boję, że to też będzie ściema, wiesz, bo oni już tak kiedyś... Ktoś mi mówił, że nie, to tam... Jak dodadzą ludzi, to wiesz, to na serwerach nieoficjalnych każdy będzie miał możliwość wyłączenia. A ja się kurwa boję, że właśnie, że nie. Że wpierdolą to na zasadzie tak jak teraz masz AI, nie? Że co z tego, że masz serwery te... nieoficjalne, jak i tak każdy... Nie można tego AI wyłączyć. Zresztą... Nawet jeśli będzie się dało ludzi wyłączyć, to co mi z tego, że ja ludzi wyłączę, jak ja nie wyłączę kurwa owiec? Albo, kurwa, jeleni. W sumie też nie wiemy, czy to zostanie. No właśnie. Myślę, że to zostało właśnie bardziej takie zwierzątka typu owce i dziki. W ogóle to bardziej właśnie pod ludzi zostało dodane, no bo kurwa, no, można żyć na mięsie dinozaura, nie? No. You know?
W sensie, wiesz, nie jest to... A to by akurat było fajne. Znaczy nie, chodzi mi o to, że wiesz, oni tutaj w ten realizm niby celują, nie? No, realizm, ale mamy ludzi i dinozaury, no ale z drugiej strony, no tak... Właśnie tak mi się przynajmniej zdawało, tak odniosłam wrażenie, jak dodali zwierzaki. Że to jest właśnie pod ludzi, żeby ludzie mieli co jeść. A, no pewnie tak. A że akurat ludzi teraz nie ma, to dodali do diet dinosów i sobie biegaj, kurwa, za jebanym królikiem po lesie. Prawda. Bo coś ci do diety muszą przecież wrzucić, nie? A jak jest ograniczona ilość dinosów, a jest. Także no. Liczę na to, że zwierzaki zostaną wypierdolone na serwery z ludźmi. I będą serwery bez ludzi, bez zwierzaków. Tylko no, w takim idealnym świecie, no to te zwierzaki by były po prostu takimi placeholderami, które potem się zamieni na jakieś małe dinozaury. A to się wpieprzy na serwery z ludźmi, tam może nawet oficjalne, chuj. Wtedy po prostu nie będę na oficjalnych grał. No dokładnie. Zresztą tak jakbym teraz grał, nie? Bo się nie da, bo za mało. Ja czasami właśnie gram na oficjalnych, jak są takie dni, że po prostu jest mniej ludzi. Weź, nie strasz, myślałam, że mnie kłapniesz. Nie, jestem rekina. 80%! Jesteśmy blisko. Tak. To co, dobijamy stów i idziemy się wypierdolić na tych stegozaurach? Czy ja nie wiem, czy my nie możemy jeszcze jajec stworzyć już. Ale co, tu chcesz jajkować? Tutaj może być problem z rybami, bo ich jest trochę mniej niż tam w górze rzeki. Nie wiem, czy tu, ale po prostu chyba już możemy ogólnie. Ogólnie? No bo... To chyba tak. Dobra, i to wróciliśmy do miejsca, z którego żeśmy przypełzli. Jep, to tu. Odpory zależy, czy wbić można. No nie, no sorry, ja sobie nie będę podporządkowywał dnia pod DIY. Wiadomo, ja jestem taką osobą, że lubię, jak gra działa, gdy ja mam potrzebę, a nie, że sobie dzień podporządkuję pod to, żeby zagrać. Kurwa jest? A, to chyba ptero. Tak, to ptera. Wyglądało jak ćma na niebie, ale to chyba ptera. No to zgadza się. Ciężko spojrzeć w górę, jak się zwodzi. No, to prawda, ale w sumie ciekawe kształty mam, jak tak płaszczka wyglądam od dołu. No, po prostu. W sumie, jakby mu opierdolić wszystkie nóżki, to taka trochę kobra. Taka trochę kobra. Ja pierdolę te z tego dalej tam drą ryja, nie? No. Ryba. A ja nie wiem, bo ja mam full. Też już totalnie nie ruszam tego. Ty, a krokodyle też żygają? W sensie, chodzi chcesz mi o termin. Chcesz to sprawdź, no. Aha. Kurwa, to wiem, ale o krenie o to sobie chodzi. Bo tak w sumie... Nie wiem. Bo tak w sumie małe krokodyle to jedzą jakieś tam ważki inne, mniejsze rybki, nie? Skaparowski pisze, tu? Że tak, także... Najwyraźniej. Ciekaw jestem, jak ta animacja będzie wyglądała, nie? Nie przekrzywiasz głowy i robisz takie... Dokładnie, nawet partikle zasymulowałem, bo akurat brałem bucha i to był zły pomysł. O, żaba. Żyba. Oj, płynie żyba. Ej, ale kurwa teraz ma u mnie jak płynna animacja. No proszę. Teraz się zbliżamy do miejsca, w którym ja nie będę miała... Tak. Kurwa, siedzi mi jebana pod... Pod podniebieniem? Tak. Czaty, widzicie to, prawda? Pierdolę, na rybie się zatrzymałam. Cześć. Nieźle. Płynęłam na full speedzie i nagle spadłam na rybę. Jak wyjebała. Miałam kreksę. Sumem. Nie! Halo! Dobra, to ty się tam delektuj. Nie mogę, bo jebane. Czekam na mapę.
A, okej. Okay. Dobra. Co to kurwa? Co to było? Nie wiem, coś mi tu stoczyło w wodzie. Isiu? Tak. Dzik! Ci skacze? Pierdolony! Dzik? Dzik! To nie jest nasz target spożywczy. No nie. Mam głowę pod teksturą. Bo jest tak jakby trochę piętra wyżej niż ten obecny nasz poziom. Okej. Dalej nie mógł. A teraz mamy między zębami. Patrz, bo to nawet dosyć zabawne. Ej, bez kitu. What the fuck? Ja czego mogę połknąć? O, ja pieprzę! Kurwa, dzik! Połknąłem dzika w całości, nie? Tam w ogóle mały Deinos. Zdaje się, żebyśmy właśnie mogli... Co gdzie? No, płynął jak ja płynąłem. Nie chcę. Właśnie nawet... zostawić to na brzegu tego dziczka i żeby wabił tutaj. To poczek. Jakiś inny drapieżniki. Co, Deinos będziesz ten zabił? Chciałem, ale skończyłem mi się stamina. On chyba był na tyle mądry, że już se popłynął. Hipsi. W sumie dobrze, że te ryby tak dużo dają napełnienia tego żołądka, w sensie te większe. Mhm. Bo nawet jak ci nic do wody nie podejdzie, no bo nie masz takich miejsc, że wiesz, że na bank zaraz to ktoś będzie przychodził. Nie, no tak. Nie da się wyżywić na innych dinozaurach. Dopóki... Ciężkie czasy. Nie da się już nawet wyżywić na innych dinozaurach. No bo kurwa, z tego gardują. Powinny mieć albo mniej tego, mniej dipsów, albo Deino powinny mieć więcej życia. Hmm. No bo, nie wiem, chyba tylko utachy z tego mogą zabić, tak wiesz. Rasa porządnie. No ty co, podejdziesz takim full dorosłym, dostaniesz 3 hity i kurwa leżysz, nie? A Karno nie porobi czasami? Mm-mm. Karno też dostanie 2 hity od Zagona i jest rip in peace. No to słabo. Albo jak to na Ingak mówi Pepsi. Yeah. Rip in pieces. No kurwa. Chyba płynie sobie tutaj ten mały. Tak. I to ty, to jest ten czerwony. Dostaw go. Potrzebujemy jeść. Ja tam i tak. No chyba ty. Nasze dzieci. Ale my żadnych jeszcze nie mamy. Jeszcze nie. Myślisz, że to Dick Move? Chyba tak. Well. Ty wymusić załadowanie tekstur. Nie wiem, co się dzieje. Hello. Nie mam serca, kurwa, nie mam serca. No kręci mi się wokół pyszczka. Mówisz, adoptowałeś? Chyba tak. Hello. Jeszcze się Umbra nazywa. No, tekstury, ładujcie się i proszę mnie nie wkurwiać. Kill him now, do it! O! Whisky, to chyba wymuszenie tekstur najlepiej działa. Go on, leave. Mam tekstury wody i normalnie pływam, ale nie mam tekstur brzegu. A po co ci ten brzeg?
Żeby wiedzieć, w których krzakach się można skitrać, jak ktoś będzie chciał się przyjść napić. Pamiętaj. Z jednej i z drugiej strony masz masę krzaków, także bezproblemowo. Nie mam. Ba, nawet jakbym miała, to nie mogę się na nic rzucić, co jest na brzegu, bo mnie zaraz tekstury pochłoną. Dobra, mówisz, tu są krzaki. A głupi kurwa jesteśmy, wiesz? Mogliśmy zjeść tego dinozucha, by nam eskę naładował, byśmy mieli większy growth rate. Ja mam eskę naładowaną 129. Czyli znowu mnie wyprzedzasz, krótko mówiąc. Ja mam 81% teraz. Ale ja się czegoś nażarłam. Ja chyba tego dino trochę powpierdalałam. A mi zabraniała, nie? Nie, na zewnątrz. Jakimś cudem żeś wyszła. Na brzegu. A. O, teraz ty u mnie też lewitujesz, w sensie ogon do góry. No bo sobie wyszedłem na chwilę. A mogę wrócić. O, ja sobie wyszłam, że mi się tekstury załadowały i tak się stało. No. A weź w ogóle chodzi. A czekaj, poczekamy może na... Jest która godzina? Czwarta? Zaraz się będzie robiło jasno, ja bym zrobiła mating dance, bo chcę zobaczyć jak... No dobra. Ale to tu będziemy? Siebie. No nie wiem. Może byś czuł, okay. Nie? To ja muszę coś nie zobaczyć. Nie muszę zrobić tylko mating. No właśnie. Natychmiastowa powtórka. Albo może pieprzyć ten... Czekaj, wyłączę to, niech on mi to po prostu nagrywa. Tak będzie najlepiej. Okej. Okay. I'm ready. To jest porn. To jest porn. Po prostu, bo nagrywam. Dobra, to go. Jak to było? B, N? N. Nope. N jak nope. Ty chyba jeszcze za młodzi jesteśmy. Zasraluchi. 82 jest jeszcze za mało. Dupa, płynie dalej. No to nawet jakby chcieli dziecki, to nie mogą. No nie mogą. No dobra, to nie nagrywaj. Dyskryminacja, niby dziewczynki dojrzewają szybciej. Ale może tak być. Już nie wykluczono. Fajnie mieć znowu tekstury, wszystko ładnie wygląda. 10 na 10, znaczy no. Na moich średnich ustawieniach. Ja znowu gdzieś w okolicach 50 klatek czasami, no to też nie jest najgorzej. Ja mam 45 klatek stałych praktycznie. No. Dropi mi do 50, jak się zbliżamy znowu do tych... Znaczy no, dropi mi do... 45 klatek dropi mi do 50, nie? O, podskoczyłem przed chwilą mi jako krokowiec, znaczy ten... No, od razu mój mózg połączył. Dropi mi do 25, jak się zbliżamy do miejsca, którego mam mniej tekstów. Okej. Okay. Tutaj jeszcze nie byliśmy. Jezu, Dea, jaką ja grę odkryłem. No, jaką ja grę chociaż w sumie odkryłem, to jest złe, bo ja ją mam od... No, dobrych 2 lat, myślę, na Steamie. No. I chyba nie jest... Odkryłeś. Dla nikogo żadnym odkryciem, ale po prostu ja ją tak kupiłem, bo chciałem koniecznie w nią pograć. Kupiłem zresztą 2 części. I chciałem koniecznie pograć, ale jakoś tak ciągle sobie ją trzymałem na później. I dopiero ostatnio zainstalowałem... Shadow of Mordor. A, no. Matko kochana, jak mi się podoba. Ja wiedziałem, że mi się będzie podobało, ale nie wiedziałem, że aż tak. Jest zajebista. I Shadow of War też mam, ale też czeka na lepsze czasy. U mnie czeka Shadow of War na lepszy komputer. Nie może być. To on ci też nie pójdzie? Nie, on mi chodzi. Ale jak więcej orków się zbierze, to też mi klatki dropią i ginę. To aż niesamowite, że ta Evry ma ci w ogóle chodzi, nie? I ona chodzi mi całkiem nieźle. No bo... Mówię, 45 stałych klatek, nie? Na średnich no tak. Ustawieniach. Nawet Shadow... nie na niskich. Shadow of War chyba ma ile? No 5 lat? 4 może? No, no ale ten komputer ma tak z 8. Boże tak. O i tak nieźle, że daje radę ze Evrymą. No. Zajebiście daje radę. No grzeje się jak wiesz, rakieta kosmiczna co najmniej. Jajka na niej możesz smażyć na spokojnie, ale... Ale chodzi. To jest duży dar. Czy zmienia fakt, że jak jest więcej niż 32 stopnie na dworze, to nie mogę grać w tą grę. Bo wypierdala mi blue screena. Myślałem, że robi ci się w pokoju tak ciepło, że odlatujesz. No prawie, ale generalnie tak mi się przegrzewa, nie chłodzi się. Bo
Już jest wszędzie tutaj ciepło, nawet jak sobie otworzę wszędzie okna i w ogóle, co ja tutaj cuda nie dziwy, to i tak jest po prostu za gorąco i on się przegrzewa i się wyłącza, nie? Cuda nie dziwy. Siema Kadrej w ogóle, witam. No ja też, w ogóle jeszcze jak ja streamuję, mam te lampy wszystkie poodpalane i ten telewizor kurwa nade mną, to tutaj jest masakrycznie. Ja mam już wiatrak na stałe przymocowany, kurwa, po prostu za kamerą i stoi i mnie chłodzi. No jak się będziemy wyprowadzać, zrobię właśnie taki gaming ala streaming room, to kurwa musi być klima. Chłodzonko, no zdecydowanie. Oj, co ja bym dał. Centralnie nad komputerkiem. Ja chyba wiem, gdzie jesteśmy. Ryba się zespanowała znowu. Z dupy nagle spłynę i kółeczka lecą po moim brzuchu. Żygam tymi rybami, naprawdę. No, chyba nie dosłownie. Nie. Ale wciąż. Ale przynajmniej już nie słychać z tego. Tfu. Nie. A, i to tu gdzieś może być ta wnęka, to zagłębie, czy jak to tam zwać. Mhm. Mi się wydaje. W końcu znalazłem rzekę cuby. No to fajnie, to super. Ile mamy procent? 80. Tak. 84. Trzymam karno. Tak, też to słyszałem. Trochę daleko, ale słyszałam. Dziwne. Chciałem pod wodą jakieś dźwięki, był dziwny. A może mi przebiło od ciebie, nie wiem, ale... Pies był. Dobra, okej. Okay. Nie mam pytań. Brzmiało jak Loch Ness, nie? On tak czasami brzmi. O, Skaperowski, teraz będę sprawdzał, czy da się przeżyć z tego wodospadu, jak spadnę. Zobacz, jaki to jest tester. Kaskader. Mhm. Nie no, to jest tester gamingowy. Biedny pies. Pod wodą. Czemu? Nie wiem. Kadrej tak napisał. No ale skoro wył. Znaczy ona wyje na... Jak ktoś zatrąbi, ona wyje na karetki. Ona wyje na burzę. Po prostu. Wyjący pies. To. Da się. Skaperowski przeżył. Hurra! Czaty. Dajcie jakieś emotki dla Skaperowskiego, czaty. Niech chłopak ma. Pływałem w powietrzu i mam full HP, okej. Okay. What? Ale... No on nas troluje pewnie, podpuszcza nas. Ja tego nie zamierzam sprawdzać. Litos! Lubienie nagrywa! Żegnamy na ugrywać. W sensie, że tutaj stąd? Spływał? Tak, a o co chodzi? No, okay. Po co? O, no możesz. Co, płyniesz na dół? Nie wiem, kurwa, on nas troluje, znając życie. Bardziej prawą stroną mówi. Kurwa, by się było teraz wyjebać. Pęk! Jezu, jakby to tak zadziałało, jakie to by było śmieszne. O mój Boże, zwłaszcza jakbyś się zabiła. Pojechałabym do tego Krakowa, tylko żeby ci wyjebać lepa, nie? Ale jakiego Krakowa? Gdzie ty tam mieszkasz? Nie no, w Bawie. Daj spokój. W Warszawie mieszkasz? No, a co w tym złego? Jezu. Byłam tam całkiem niedawno, żegam tym miastem, pojebane. Ja lubię. No nie, nie znasz. Tylko uważajcie na tę skalę na dole. Skałę. Zaraz koło Sosnowca, jedno z najgorszych miejsc w Polsce, nie? A! I ty masz godność w ogóle mówić mi, że ci mnie szkoda. O, Jezus. Zajebiście to wygląda.
Dobra, to co? Kto robi kaskaderkę? Jezus Maria, no ja no pewnie. Nie no, ale tak serio, przeżyjemy jak stąd spłynie? W sumie dużo już jesteśmy. Tak szkoda, autentycznie, szkoda mi by się było drawiewać. A mi nie. No dobra, to go. Bliżej prawie. Czekaj, on jeszcze raz spróbuje, jak on chce tam wlecieć na górę? Hej, 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 bo jak tu jakoś wpadam dziwnie pod ten nurt mnie. Czekaj, uważać na skałę po prawej stronie. No jest tam skała, rzeczywiście. Dobra, może mi zada jakiegoś... O! Chyba nie przeżyłeś, prawda? Aha! Jebałeś się, prawda? Skaperowski bana masz! No wyjebałem się. Nie rób tego, ja Dea. Nie chcesz tego... Co teraz? Nie wiem, mam wziąć tego pteranodona i dolecieć do ciebie. Wyślę ci film. Teraz to mi nie wyślesz, bo masz kurwa bana. Nie no, żartuję oczywiście. Mogę wziąć pteranodona i do ciebie podlecieć po prostu i sobie tam siedzieć jako pterek. No, gdzie ty, gdzie ty kurwa jesteś? A ja nie wiem. Podejrzewam, że tak, jak on tam wszedł jeszcze. A, można było nie sprawdzać. No ale z drugiej strony, chciałoby nam się te jajka sadzić? Nie wiem. No mi tak średnio. Czemu nie? Znaczy teraz to już i tak po ptokach, że tak powiem. Teraz mogę z kimś innym posadzić. No możesz. Jak posadzisz, to daj znać, to ja się zrespię jako gnój. Myślisz, że będziesz na south? Ja nie wiem, gdzie jestem ogólnie, więc ci nie pomogę. Okej, okay, to ja spróbuję na south i jakoś... Ja jakoś cię znajdę, cholera. Ale się wydupiło. Ale... Czekaj, co tu się kurwa dzieje? Okej. Okay. Mruczę. Zrespiłem się na south. Okej, okay, dobra. Mniej więcej czaję. Nie, kurwa, nie czaję. Tu jest... O... Dobra, spróbujemy. Próbujecie odnaleźć mimo wszystko. Niucham gniazdo, w sensie... gałązki. Ktoś tutaj autentycznie ma gniazdo. Gdzie jest twój zwłok? Gdzie chyba tam? No na dole. Nie mogę ci zagwarantować. Yep. W lewo. W takie lewo, czy bardziej gdzie? Tam woda jest. No i owszem. To tą wodą? Podam, że tak. O, słyszałam darcie japy. Ptera. Nie, to nie byłem ja. Nie, to był dorosły. O, tu, tu jest ta jaskinia, ok. Tu jest wodospad jakiś. No, to jest chyba to miejsce, z którego się wyjebałeś. A, nie no, Skaperowski, luźno, no przecież ja żartuję sobie. Czyli nikt nie będzie banował. Ale chyba twojego ciała już nie ma z jakiejś przyczyny. A nie, jest. Tu mam takie fajne miejsce. Smacznego. Mam tu takie fajne miejsce na dwa wodospady, nie? Ty, to muszę nazwę tego streama zmienić. Krokodyle i fruwajki. No w chuj. Nie dziwię, że się wyjebałeś. No, ja też. Jak mam być szczery? A, dobra, wiem gdzie jestem. Jestem przy tym wodospadzie. Takim dużym. To tutaj z Michaelem raz sobie polowałem na rybki. Próbuję jeszcze raz, nie wiem czy one tu... Powiem, że za trochę mi starczysz. No, podejrzewam. Ale mniej niż ryba. Ekstra. To super, powiem ci. Noż kurwa mać. Już ją miałem w gębie. W sensie rybę. Autentycznie się stopiłem.
Aj, żałuję, że nie możesz sobie pterkiem pograć, to jest takie przyjemne. Dobra, podejście numer dwa. Gacia. A to ty byłeś? Okej. Okay. Nie. Nie, to Skaperowski był. A, okej. Okay. To on tu dybał po prostu na twoje ciało. Czekaj, idę mu najebać. Czekaj. Dawaj go. Niech cierpi. Tak jak spierdala. No niestety, nie widzę. No chodź tu do grupy, cię chcę dodać. Tak, absolutnie. Trzeba Borsia spłodzić, chodź. Bez kitu. Spłódźcie. Żarcie jest obok, to za problem. Bez kitu. Sam się zeżre znowu. Będę sam materiał zrobił. Ale będzie, no. No, będzie miał materiał. Będzie. 86, jakąś już mogę? No, tak nie, bym liczył. Nie, chodź, jen klikasz. No chyba, że 90, tak jak na tym, na tego. A na z tego nie było w końcu tam 80? Chyba? W sumie nie wiem. Nie, było dużo więcej. Bo na 75 myśleliśmy, że będzie i na 80 nie było. Na 90. Ja mam okay. 86, no to chuj. Idę dojść Borsia i gdzie się zobaczy. Wow. Chuj, może się zabił trochę, bo jesteś trochę w kamieniach. Ciężko cię zjeść. Przepraszam, kurwa, że się nie zabiłem lepiej, nie? Żeby wam łatwiej nie było pożerać. Następnym razem, obiecuję, zrobię to mądrzej. Przemyśl swoje zachowanie. Tak. Czekaj, 73, 94. Aha, grupa pełna. 78 gig. Ojej, już więcej nie mogę, bo mi się przepełnia. Dobra, no jednak całkiem dużo dajesz, tylko trzeba się ustawić ładnie tak, żeby no, ogarnęła, że jesz. Dajcie znać. Jak ten, jak będzie to jajce. 86. 86 o. I 188. Byśmy musieli złapać jakiegoś Pachi albo Ptera albo Teno i wtedy bym rosła trochę szybciej. Ptera mówisz? To no. Czaty, kierujcie mnie na D. Zanim tam dolecę, to będę już dorosły, więc... Akurat. Będziesz no. Dwa hapsy. Jestem przy wodospadzie, przy którym... No nie wiem. Aha. Dużo jest teren. No to i tak nie tobie mówię, bo ty i tak nie będziesz wiedziała, tylko czatą. Oni widzą z kolei. Ale nie widzą, no zresztą. Wiedzą, gdzie się chyba wyjebałeś. No, podejrzewam. Leć z rzeką, po prostu Skaperowski mówi. Dobra. Nie trudne. I w sumie ta jaskinia jest pod tymi dwoma głazami takimi opartymi na sobie. To chyba polowaliśmy na te paci. Okej. Okay. Jak zobaczysz te przewalone kamienie... No. Okej. Okay. Tak, no. Dobra, dobra. To tam jest jaskinia. Dobra, to szukamy przewalonych kamieni. A wejdź od prawej strony. Jak będzie rozwidlenie, to chyba w prawo będziesz musiał skręcić. To chyba to rozwidlenie to ja właśnie minąłem. Na wszelki wypadek zawrócę. Bo było rozwidlenie faktycznie. Nie. Okej. Okay. Dalej obok center. Dobra. Polecę. Czekaj, przewalone kamienie. Czy ja ich nie widzę stąd czasami? Mogę widzieć. Takie dwa wielkie głazy obalone o siebie. Się opierają. A, to jest tutaj obok. No dobra. A, czekaj. Tam. To nie będzie tutaj? U. Latki mi zdechły.
Ja w sumie muszę i tak wylądować, żeby sobie... Ej, nie, do wody. Nie do wody. Zostamkę naładować. Czaty, powiedzcie mi, czy chodzi o te kamienie, czy trzeba lecieć gdzieś jeszcze dalej? Wytrzyj się. No, wydrzyj. Okej. Okay. No, dalej pisz skaparowski. Pod tymi kamieniami. Dobra. No, to ja tylko chwilę naładuję staminę i lecę dalej. Też się ulokuję tu pod nimi. Skaparowski dalej konsumuje twoje trupo chyba? Sam zdobył, nie? Podstępem. Osiemdziesiąt sześć i 8. Ale jak tak spadałem, to przez chwilę miałem takie... Nie, niemożliwe, żebym mnie oszukał. Wow. Nie zrobiłby tego. Ja bym mu tego nie zrobił, nie? No, otóż nie. Takie wielkie nad rzeką są. No dobra, to chyba nie przegapię. Ale weź wejść od prawej strony, muszę o tym pamiętać. Czy ty jak lecisz, to widzisz, którą stronę rzeka płynie? No. Tak, jakby. Nie wiem, bo lecę. To na pewno trochę utrudnia. Ale myślę, że... Tak, widzę dwa wielkie przewalone o siebie głazy. Okej, to ja jestam koło nich. Okej, już wiem, o co chodzi, że od prawej strony. Ja pamiętam, jak tam widziałem chyba... Simo chyba grał tym Karnotaurem. Tam była taka wnęka jakby. Mi się wydaje. A za nim i w prawo. Słyszałeś? Słyszałem. To ja. To dziwne. Też coś słyszałam. Od mojej chyba prawej. A, to ty! To ja. Siema. Siema. Ej. 7,50. Zrobię to w pięknym stylu. Co on, kurwa? Przeżyłeś. O dziwo, ale możesz już dziabnąć. Nie no, chyba za mały jesteś. Chodź, przyniosę ci ryby. O nie, jestem, tak mną pogardziła, że jestem za mały, żeby zdechnąć, nie? Tak, ja tu gdzieś widziałam taką dużą rybę. Ja sobie ryby sam wyłowię. Wyłowisz tam wielką rybę? Wielkiej to nie, ale... Ale te pstynki to mogę. Te latające? Mhm. Przecież to akurat są jeszcze takie inne. A. O! Skaparowski utknął! O mój Boże! Chyba jednak nie będzie jajek. Albo ja pójdź do niego, niech on cię zapłodni i to będzie tyle jego pracy, nie? Wow. 35% już mam. Dobra, to hotu i kładę rybę. Albo nie kładę, widzisz ją? Okej, na razie nie widzę ciebie, bo sobie polowałem. Zarykłabyś? Raz słyszę cię. No, Skaparowski się uwolnił. Nice. Tam. Widzę cię? Widzę cię. Gdzieś na mnie, gdzieś koło mnie jest ryba. Skaparowski, jak ją widzisz, to weź mu wyciągnij na ten brzeg. Ja ją widzę. A, ok. Tylko, że ja tu mam jeszcze tą pstynkę małą, a żołądek mam praktycznie pełny. No. To chyba zrobimy tak, że to se zjem. O, cudownie. Zżygałem się nią.
No ale dietę mam dalej zajebistą. Fucking majestic. 88. Zaraz uważać, żeby się nie przeżreć. Tak, tak, dobrze. Będę. Jest. No i pierwszy raz mogę pteranodonem pić bez obawy, że mnie jakiś dejno zeżre. Poza tymi, co koło ciebie stały. No to wiadomo. Ale ostatecznie hodujecie mnie na chrupkę, to by było głupie teraz. Ale ładnie widać, jak pijesz. Może skorzystam z okazji, że nawet jak zginę, to mi się nic nie stanie i nauczę się wreszcie łapać tych skał pionowych. Łapać pionowych skał? Nie. Yeah. Coś takiego da się zrobić, tylko jeszcze nie wiem jak. Na pewno nie tak. Halo, hej! Już. Trzeba puścić. Musisz na drzewo spróbować? Ja pieprzę, to wydaje się jeszcze bardziej nie... To się wydaje nawet głupsze. Okej. Okay. Się odjebało? Nie żyjesz? Żyję. Tylko... wiszę. W sensie? No w sensie, że wisiałem kilka metrów nad ziemią. No. Kurwa robi. No nie tak. Wiem, że trzeba jakoś pod zetką, a potem coś kliknąć, tylko prawy czy lewy, to tego nie wiem. A staram się tak nie najwyżej lecieć, bo przecież wiadomo. Prawy. Okej. Okay. No to teraz na przykład to zrobiłem i znowu stoję tak kilka metrów nad ziemią, ale tak, żeby się złapać tak ładnie, że... Lewy i prawy. Otóż nie. Otóż nie. No to trzeba jakoś w miarę szybko, nie wiem. Czy pojedynczo tak... Właśnie to czasami łapię, aha! Czyli to działa pewnie jak ten, jak przenoszenie ludzi w z tym w składzie. Wyjebie. Raz zadziała, raz nie. O, teraz przeleciałem przez drzewo. Nie wiem jak to działa dokładnie. Myślę, że nawet dewsi nie wiedzą. No nie wiem, jako nowy feature to reklamowali w tym ich filmiku, no to liczę, że ktoś tam coś wie. Bo no muszę zrobić to przed uderzeniem w drzewo. Że przecież z takich wysokości to mi nic nie robi. A słuchaj, jakbyś dostawał dipsy. Udało się! Pisze, trzeba było trzymać po prostu Z i prawy przycisk myszy. Chce się oba naraz naciskać podczas zbliżania się do drzewa, tak? Tak. Teraz nie wyszło. Nie wiem, kurwa. Wtedy po prostu trzymałem i zadziałało. No.
Może muszę mieć jakąkolwiek staminę, nie wiem. O, widzę, że się cofałeś. Tak. Czyli trzymasz Z i trzymasz prawy i jak tak trzymasz oba, to sobie lądujesz grzecznie na drzewko. I po co? No, żebyś nie musiała szukać jakiegoś tam konkretnej miejsca na wylądowanie, tylko na przykład złapać się za drzewo. A odzyskujesz staminę? Tak, bardzo, bardzo powoli. Wyjątkowo powoli wręcz. No i sprzeczne informacje. Albo... czekaj. Nie, no rzecz... 89,5. Nie odzyskuję staminy, niestety. Dobra, to chodź, chapnę cię i zaraz będę mogła chyba jajczyć. Kurwa, już się dobrze bawiłem. Kiedy jesteś? O. Już wiem, gdzie jesteś. Ościu. It's treason then. Nie, tego nie mogę się teraz obrócić. O, tu jest. A, kurwa. A! No, chodź tu. Ale mam lagi, ja walę. Przestań. Się pić zachciał. Nie no, fajnie, fajny gameplay. Coś ty kurwa zrobił? Padłem ci do brzuszka. Się zauważyłam. No dobra, masz. Ale traf. Dobra, ja wyjdę. Tak, tak dziwnie stoisz. O! Brawo! Gdzie no? Ile mi to dało? 1%! Ale growth rate od razu skoczył. To najważniejsze. Ano. 1% za jednego... Zero już mam. Ale rośnie. Jakbym miała ten diet improving się robi. 89,56. No to... Słuchaj, najważniejsze. Spadać. Bo w sumie nabiłeś mi 1%, zaczęło szybko rosnąć do tej stówy. Mhm. Rośnie i rośnie. Ciekawe, jak zacznie spadać. No pewnie jak ci zejdzie poniżej tego 1%. Nie, już mi zeszło, już mam 0 z powrotem. Aha, to ja nie czaję. Bo tak na logikę to już ci powinno spadać. A dalej mi rośnie do setki. Pojebane. Leć w górę. O, teraz zaczęło chyba spadać. 97 dobiło i spada teraz. Okej. Okay. Ale mam 90%. Git. Dobra, tak ja się przesunąć, bo za blisko jesteś. Jak już urośnie, to od razu spadnie do 120, okej? Okay? Nie czuję. Dobra, gościu. Ty my chyba jeszcze nie możemy, serio? Nie wale. No to chuj. Czekam dalej. No to... Wyhoduję wam kolejnego pteranodona po prostu. Empoje pobudował dłużej jak i coś zabić, tak szczerze. Bo tam gdzieś tam tą stronę oją chyba będzie, nie? Czy mi się coś źle kojarzy? To z Kaperowskiego trzeba pytać, ale pewnie to robisz właśnie. No. Tu i bodajże później w prawo. Kurwa, poświęciłem życie po to, żebyś i tak nie mogła urosnąć. Znaczy urosnąć to ja urosłam, ale nie mogę jajczyć. Mm.
Wiadomo, tam jest zawsze dużo Dejna. Ale teraz już tam dużo nie mogą mi naskoczyć. Jak byliśmy mali, to był problem. No, to prawda. Dobra, nasze żarcie jeszcze na nas czeka. W postaci Borsia Zwłoka. Czyli mój dinozuch dłużej was karmi niż mój pteranodon. Krótko mówiąc. Niesamowite, no. A dalej mam 87% growth rate'a. Ja miałam, na dwóch dietach masz 50, nie? Mhm. Spada powoli, ale spada. No. Juta. Też go słyszałem. No w sumie jestem dosyć niedaleko. Szukam sobie jakiejś rybki, może zanim do was dolecę. Też tu nic nie ma. Pod skałami będziesz miał rybę. Łokie. A tu wiesz co? Pierwszy raz widziałem w ogóle lecąc pteranodonem wielką rybę. I zastanawiam się, czy wcześniej po prostu nie zwracałem na nie uwagi. I dopiero jak pograłem sobie dinosuchem, to zauważyłem, że takowe istnieją. Ja dobra, sumie... masz rybę pod tym, pod skałami tymi obalonymi o siebie. Dobra. Po jakąś większą zdobyć. Świta czy zmierzcha? Zmierzcha. Naprawdę? Mm. O, naprawdę. Cholera. Już się pożywiam twoją rybą. Smacznego. Siena. Może trochę podrośniesz. Dasz trochę więcej niż 1%. Próbuję. Zrobię co w mojej mocy. Bacz na to, bo to też twoja dieta będzie, nie? No. Kind of. Trochę dziwnie, jak tak o tym pomyślę. Najpierw się zabił, potem zrobił ptera i później pterem też się zabił, jeszcze się wykarmił. Holy shit. Hmm. W sumie ten mój Dejno też będzie trochę moją dietą. Też będzie. Trzymaj się demonowy na razie, ho. Ale się nie mogę doczekać, że sobie pograsz pteranodonem. Będzie taka zmiana dla ciebie. Pozytywna. Hmm. No musisz utrzymać przynajmniej do połowy września, jak nie dłużej. Zobaczymy, jak z dostępnością będzie wtedy tych wszystkich komponentów, których ja będę potrzebować. Mhm. Które to będą, nie? Wiem, bo to nie ja wybieram. Okej. Okay. Nie no, wiesz, mogę czekać. Zwłaszcza, że jeszcze w tym, w końcówce inny września... Inny Dejno pójdzie w twoją stronę. Jeszcze w powietrzu. W końcówce pomoże września mam jeszcze zajebisty plan testowania nowego Call of Duty. Aha. No. Have fun. Thanks. Hej, ale zajebiste. Od zwisania na drzewie nie spada mi stamina, więc ja mogę w zasadzie się nażreć i iść spać. Czaty, teraz tak gramy. To teraz macie taki glimpse starego The Isle. Evrimy, bo jestem najedzony, mam masę tych wszystkich dobrych kalorii. 93%, to na tym powinienem do full adulta spokojnie dorosnąć. Także teraz będzie 40 minut streama z wisania z drzewa, co wy na to? Czy ja mogę chodzić w górę w dół? Nie, niestety. A to by było fajne. No. Byłoby. Czy coś tu w ogóle jeszcze wchodzi? Ten, że przy Ojomie coś przychodzi się napić? A ty popłynęłaś na Ojom? No.
To ja idę, zrobię wam skaucik. Słyszę Karol, ale na pewno nawet tu nie podchodzą. Też słyszę te twoje karna. A, i widzę jakiegoś dejnosucha. Ciekawe, czy to Skaperowski, czy to ty? Skaperowski płynie obok mnie i jesteśmy na powierzchni. No, widzę was oboje. Jestem teraz nad wami. Dobry? Ja nie widzę teraz nade mną, ale ja widzę. O, to tutaj żeś się z życiem pożegnał ostatnio. Tutaj? No, to było tu. A tam na górze, przed nami są te skałki, to tam żeś się bił z Karno. A, że tak ostatnio. Żeś przegrał tą bitwę na chyba 50%? A czym my graliśmy wtedy? Dejno. A, dobra, wtedy. Pamiętam. No ta. Ej chuj. No nie mam tekstur. I klatki lecą. Na łeb, na szyję. Nie wiem, czy jest sens tam w ogóle ładować tę mapę, czy lepiej się wrócić. No zależy, gdzie chcecie te jaja stawiać. Ja mam 92%. Dobra, to w tył zwrot, nie popłyniemy na łeb. Dobra. Oj, w dupę. Ptacha słyszę. Też. Mogę wam je zwabić w sumie. No, jak możesz. No, zobaczę. Ze mną polecą. O, na zdrowie. Dzięki. Tak. Widziałem jednego w dupę i leźć całkiem nisko, dzięki. Tak, na północy są gdzieś. Proszę. O, my widzę, lecimy jak... na rozwidlenie. Tak, widzę jak odpływać. Fajne, naprawdę. Granie pteranodonem moim zdaniem potrafi nawet odratować tę grę. Chyba, że przyjdą ludzie, będą ciebie strzelać. No właśnie. A to co? To dynka? A, dynie. Boże, jak ja bym chciał tak... innymi dinozaurami tyle widzieć. Chyba widzę Karno. Nie, utach właśnie. W sumie przez to rozwidlenie też przechodziliśmy, jak się spanowaliśmy na centrum tymi z tego. Mhm. Całkiem mało staminy. Chyba głupio teraz atakować. Nie jestem na północy, tak? Tak. Okej. A blisko rzeki, czy daleko? Właśnie daleko. Oj, pachycefalozaur. Masa dinków tutaj. No, mam 34%, także jakbyś chciała 1% pożywienia, to mogę się poświęcić. Chyba nie będzie takiej potrzeby. 92,75. Jeszcze trochę. Ciekawe, czy jak wrócimy do jaskini dalej, to będzie twój zwykły rozum. Co to? A.
Zesraluch. Nie przyznałem karnotaurowi. Co, odbył ci? No nie. Widzę nie. Za nami grupę dinosaurów. W sensie na radarze, jak się poniucham. No, już ich chyba nie widzę. A słyszycie? To nie. O Jezu, jak pierdolną karnotaura małego zabił. Ale tak klatki spadają, jak się z nimi walczy. Przykre. Ups! Ups! Shit! Nie! Wyjebał się na bank. Tak. Odbiłem się od niego, ale jeszcze miałem szansę wystartować, tylko za krótko przetrzymałem i było tylko takie chyc przed nim on tak spojrzał i dziab. Chyba si. Ajej. O, aha, całkiem niedaleko. A jakby się tak tu zakutabanić? A się zakutabań. No i tak trzeba poczekać, to nie dobrze możemy się... Możemy spróbować capnąć coś. O! A to co? A ci? Jesteśmy w sumie niedaleko twojego zwłoka. Okej. Okay. Jakby się coś kojarzy. Mały Dino. Cute. Czekaj, wyjdę poniuchać. Gdzieś tu widziałam tą eskę. A nie, to był trzy kropek, ale musieli go już chyba zeżyć. Ale tam w każdym razie coś nie żyje. Dobra, lecę do waszej skałki w takim razie. No i taką mam nadzieję. Pobudliśmy dalej na północ na razie. A. Tam, widzę tam zwłoki jakieś, ale kawałek stąd. I to właśnie chyba będą te utachy. Nie zobaczyć. Może coś będę widziała nawet stąd. Ja to już zaczynam gówno widzieć. Nie jest jeszcze fatalnie. O kurde, Tomek pierwszy raz gra i wybrał Dino. To nie był dobry pomysł dla niego. Lel. Ale dużo tak usłyszę. Kurwa, akurat na ciemnicę wyszłam z tej wody zjebanej. Ile jest? 618, to zaraz będzie jasno. Nie jucham za tym żarciem. Chyba coś żarli. A nie, tam jest. Albo przyciągają je dalej, albo nie wiem. Chodzi, ale mam wrażenie, że było. Że jest ta liczba. No i nic stąd nawet nie widzę. Dalej mi się mapa nie renderuje. Tak myślałam. Dobra, tak oni mają tam żarcie, to raczej tu nie przyjdą. Jest jeszcze jedno miejsce, gdzie bym sobie podleciał na chwilę. Na to Radio Tower, bo nie przypominam sobie, czy ja w ogóle we Wrzimie tam poleciałem kiedykolwiek. Chyba nie. Jest Radio Tower? A! I to już chyba od update'u, co Dryozaura dodali. To dawno.
No to nie było gdzieś w czerwcu? To było jakoś dawno, no. W czerwcu to niedawno. A nie, to mówię o czerwcu zeszłego roku, to już bardziej. O, naprawdę? To już tak długo w tą grę nie grałam? Może. No w sumie puściłam sobie na kawałek czasu, stwierdziłam, że nie będę w to gówno jeszcze grała, bo chuj mnie szali. No, Dryozaur był mega dawno już. Ale chuj nie, tu z żarciem. W sumie. To były coś gdzieś przy tym tamtych z tego, co pilnowały. W sumie ja też nie mam tu żarcia. Ale mi nie jest aż tak potrzebne. O. O oh fuck, moja noga. 84%! Nice. Widzę w ogóle chyba jakieś nowe nesting grantsy, w sensie takie, nie tamte, przy których byliśmy, tylko jeszcze inne. Nowe dla mnie w każdym razie. Aha. Bo to jest północny zachód, jestem na północno-zachodniej części mapy i lecę sobie na Radio Tower, która jest południowo-zachodniej. I stąd widzę totalnie wszystko. Te dwa sraluchy za nami płyną. Jak się zaraz zrobię trochę zdesperowany na jedzonko, to niestety, ale trzeba się hapsnąć. Nie miej litości. Nie. Nie no, żołądeczek najważniejsze, żeby był pełen, nie? Jak się mogę znestować, skurwysyny. Otóż to. Też chyba jest, chyba, nie wiem ile jest jajek na day, no. Jak limit jest dwóch. W sensie pewnie później wypierdala ich z party po prostu, nie? Jak podrosną. No nie wiem jak działa to łapanie się, szczerze mówiąc, bo raz zadziała, raz nie. Tym razem nie zadziałało i spadłem z takiej przezajebistej góry. Na zdrowie? Nie, śmiechłam trochę z YouTube. A, okej. Dobra, full stamina, można się przekonać gdzie jakichś ryb. Potencjalnych. Ile że ja tu raptorów słyszę? Matko bosko. Ja też. A mi się wydaje, czy nawet raptory miały fajniejsze dźwięki w tym Legacy? Nie. Miały gorsze. Okej. Tu mają takie bardziej... Nie wiem, normalne mam wrażenie. Takie jak... Kurwa, gdzie oni tak szczekają? Mam wrażenie, że pode mną, ale w sumie... Bardzo możliwe, gdyż praktycznie wszystko jest teraz pode mną. Wydaje mi się, że ten ziomeczek zapłonął wtedy przynajmniej tu już ryby wyczyścił. Ale zobaczymy, może będzie jeszcze... A nie, pewnie jak zniuchał zwłoka borsiowego, to też już po nim. Let's send. A nie. Pastelki widzę. Okej, okay, trzymaj się grzechu. Ryba. Ta ryba, co cię zostawiłam. A, czyli jesteś pod skałami. Co? Okej. Okay. Dziabnem sam. Ty ją w ogóle tknąłeś? Tak, ja cały się nią nażarłem. I to tak na... No ona by mi do full adulta wystarczyła, tylko się wyjebałem. Strzałam... Dryo. Też. I znowu.
Ale nie, to był słyszałem najpierw Hipsy, a potem Dreja. Ja słyszałam dwa razy Dreja, ale dwa z dwóch różnych kierunków. I bo tak jest, że kurwa wszędzie. Nie. O, widzę was. What the fuck? Chłopca nurkuje. Halo, chcę na górę. Serio, on nie wypłynie? Nie. Dobra, chodź, spróbujmy jeszcze raz, mam 9-5. Już mnie zeżrzyjcie. Znaczy najpierw spróbujemy, a dopiero później cię zeżremy. Lol. Kurwa, no nie gadaj. Czyli do setki czekamy, krótko mówiąc. Kurwa. Na pewno on był? Na pewno on był. Sprawdźcie, czy wy na pewno jesteście samiec i samica. No właśnie, bez... Skitu, jaka ty płeć jest tej Skaperowski, bo ja swoją znam. No dobra. Op. Nikt ci nie chce ubliżać, ale wiesz. No, ale sprawdź. Może coś ci się popierdaczyło po prostu. Ogólnie to tu pływałem kompi. O lol. Może do tego mojego Pteranodona przyleciały. Tak. I automatycznie wchodzą do wody i uciekają. Wchodzą i uciekają. Śmieszne. Pojebane. Ale tak patrzę, co to za takie równoległe, wiesz, punkty, co łączą się w taki rąb i se skaczą po tej wodzie. Mm-hmm. Co to droga? Czekaj, gdzie jest ten twój zawłok? A, tu pływa. Niebane kąpi. Wow! A teraz... Pamiętasz, jak graliśmy utachami i ty ryknęłaś i ptaki uciekły? No. To teraz widziałem dokładnie, grając w Pteranodonem, skąd one uciekają i gdzie lecą, nie? One tak pionowo w górę lecą. Także pode mną są i utachy. I to kompi se, kurwa, przyszło tu koło mnie. Widać, nie boi się. Nie, ale je zjadło. Próbowało cię zjeść, ale już hopsłam przed nim. Bardzo dobrze. Nawet procenta nie dostałam. Nie ma co tych pien dokarmiać. Nie. Ale szybko się rzuciłem na tego twojego zwłoka, wcale długo nie leżałeś. No, a ta ryba to se kurwa leży i leży i leży i kwitnie. Hipsy. Ej, ja podlecę ją leżę. Z ciemnością. Naładuję ze staminkę i... Nie, no nie ma już twojego zwłoka. Coś trzeba... Nie będzie Dejno na 100%, przynajmniej u nas. Nie gadaj. Nie będzie Dejno na 0%. O nie. Obejrzałbym sobie jakiegoś fajnego predatora. Tylko problem polega na tym, że jest mało fajnych predatorów. Zdefiniuj fajnego predatora. W sensie film. No, wiem, ale... No to z fajnych jest jedynka, trochę dwójka, no i Prey. Nie mogę go złapać, czekaj. Jest kurwa ryba. Jest płytko, nie mogę się ustawić tak, żeby go złapać. Co to kurwa? O, widzę Dejno. Kochani! Tu macie dwa pachycefalozaury, dosłownie jak popłyniecie na południe. Przy tych skałkach dwóch, co się tak rozdzielają, co sobie można na nich siedzieć pteranodonami. No. No, dwa pachycefalozaury są przy wodzie, być może niedługo będą piły. Jeden pił właśnie. No, płyniemy.
Czekaj, ja je zbejtuję. Może tym razem się uda. Słyszałam jednego. No. Staram się nie być za głośno. Mhm. O, i ten! Drajozaur. Chamy uciekają. Coś od ciebie? Czekaj, spróbuję usiąść na brzegu. O, nawet się... Stopiłem się! Ha! Bije mnie w wodzie! I mnie zajebał! Drajozaur! What? Na hita! Jezu! A ja miałem taki wspaniały pomysł, żeby usiąść i go baitować. On był tak szybki. Zawsze możesz tu jeszcze przy... Czekaj, nie wypływaj. Ja go widzę. Widzę jednego, jak biegnie. Ja to nie żyję. Kurwa, nie do ciebie. Ale ja tam dalej nie mogę płynąć, bo nie mam... mapy, więc będziesz musiał Skaparowski sam coś polować. Bo jak ja wpłynę na brak mapy, to mnie zacznie być widać mocno. Może to chwilę zająć, zanim wymuszę przekształcenie terenu. No jest płytko strasznie. Tu jeszcze jeden... Żywy? Martwy? Co to kurwa jest? Ej, widzę Dejno pod teksturami. Ty też je widzisz? Widzisz. Co dziwne. Na pewno martwy? Tak, martwy. Dalej jest jeszcze tą kozę, w sensie no... To żyje czy kurwa nie? O, Beski tu żyje. Ja już go chciałam ujebać. Może trzeba było? Się zdziwił, chłop. No. Dobra, ja sobie szybko wpłynę na ten brak mapy, żeby se zrenderować. Dobra. I zaczynamy. Ryby. Okej. Okay. Dużo ryb. I te utachy ciągle słyszę, jebane. Ja też nie widzę ich, ale je słyszę. Dobra, ja sobie tu będę pływać i starać się ogarnąć mapę. Widzę, jak latasz tutaj. Mhm. Na razie ty tu nic nie bejtuj. 97,5. A spróbuję wyjść na ląd. Nie wiem, czy już jestem na lądzie, bo mam ogon w górze. Jesteś. No. Ej, rybki nade mną, czekaj. To znaczy, że ja mogę tu polować. Nie, jednak nie. One już są dawno na lądzie. Rybska. Ja te ryby ogólnie widzę dalej tam na południu. Tam one są na tutaj. Tej rzeki. No właśnie, one są dalej. Okej, okay. U mnie są tutaj przy was. Po prostu wzdłuż tej wody. Może złapiesz z hitboxa.
Mam. Faktycznie. A, czyli ja widzę ryby, gdzie one faktycznie są? Ta, ja nie. To jest najlepsze, bo u mnie są dokładnie... Teraz jestem wśród nich. A właśnie nie, tam gdzie przed chwilą złapałeś, to u mnie one sobie właśnie lewitują. Mhm, no to zajebiście. No to ja ci będę tropić ryby, a ty nam będziesz tropił pociechawalozaury. Tak. To jest tak zwana symbioza. Tak. Ciekawe, że jakbym grała ptero, to też by to tak u mnie działało. Oby, bo inaczej to się o, kurwa... teraz przez nie przeleciałeś dosłownie. Lol. No. Teraz się miał już trochę od prawej. Oni się tam tak ładnie przemieszczają. Czyli po prostu zabrakło farta. Mhm. Muszę chyba płynąć dalej z tej rzeki, bo... W końcu trafię chyba. Do cholery. Nie wiem, czy widzisz, gdzie jestem, ale u mnie one są gdzieś tutaj zaraz. Nie, jeszcze nie widzę. Centralnie nade mną są. Okej, okej. To zaraz tam podlecę. O, teraz mam je nad sobą. Czyli przy tym drugim krzaczku, tak jakby. O, słyszę pachecefalozaura. Też go słyszę. Ale go już nawet pod teksturami nie widzę. Dobra, wyjdę sobie chyba na ląd. Nie wiem, gdzie jest ląd, ale sobie wyjdę. O, chyba jestem na lądzie, co? Pewnie tak, bo byłeś blisko. Ja idę tego pachecefalozaura zobaczę. I on tu jest. Dobra, to teraz czekam, żeby się mogło trochę drogi. ...98%. Nice. Jeszcze troszkę. Niestety nie widzę go. Uda się? Nie wiem, gdzie idę, ale idę. A. O Boziu, ta gra. Ano. No kurwa. Tekstury pieprzone. Właśnie 98-19 mam konkretnie. Muszę się tylko znestować i mogę iść spać po prostu. Która jest godzinka tutaj? 14.25. No to pewnie gdzieś tam pod wieczór. Może. Może. O, słyszałam kozę. W sensie no, patrz. A teraz to ja go nie słyszałem skoro. Jebane tekstury. Albo my siedzimy chyba na jakimś krzaku dla roślinożerców. W kwiatkach. Nie wiem, czy to nie to rzadkie, śmieszne, czy coś. Nie widzę go, ale go słyszę gdzieś z południa. Za tam, tym skokami. A ja dalej, kurwa, nie mam tekstur. O co chodzi w tej grze? A teraz go słyszałem, ale... O, widzę... Teraz go widzę... nawet widziałam. Jedno z was, co pije, to pewnie Skaperowski. A, widzę, jak wychodzisz z krzaka. A ja w krzaku byłam w ogóle, fajnie wiedzieć. No, no. O, czekaj, czyżby tekstury, czyżby? Chuj. Czasami jak mi frizuje gierkę, to wiem, że się tekstury wyładują, tak już, że je będę miała, ale nie tym razem. Mam pomysł. Trzeba udawać, no.
stąd wam mogę skautować. Dobra, weszłam do wody chyba. Tak? Bo już nie pływam z góry ogonem. Monitoring, dokładnie. System monitoringu. Ty, a widziałaś na streamie? Nie, bo ja streama nie mam odpalonego. Chcesz, żeby komputer wybuchł? Nie, no dobra. No to wiszę na drzewie po prostu wysoko i jestem jak kamera. Chyba cię widzę. Widzę, jak lewitujesz na... Drzew nie widzę, ale... Hipsi? Kurwa. Tak. Dwa nawet. Ja się staram nurkować, ale nie wiem, czy nurkuję, czy nie. Ciężko powiedzieć. Skaperowski nurkuje? Weź tam poluj na te szczury. Widzę. To jest już nic. Ja widzę utacha chyba. Nie, widzę tego. Są, przeprawiają się przez wodę. Kurwa, przebiegły. Próbuję jeszcze zlurować do was. Ale one tak już spieprzają konkretnie. Ale kto? Hipsi. Ale te patrzcie mnie bardziej interesuje. No to zawracam. Bo i tak mi się za tymi szczurami nie chce. Ale one biegają już gdzieś tam dalej. Kurde, myślałam, że podejdą do wody. Widzę ryby z kolei teraz. A ja dalej nie mam tą tekstur, tak jak nie miałam, nie? Mhm. Ach, kto za gówno? 98-86. Any minute now. Dobra, ja wracam do systemu monitoringu. Świetna rzecz. Nie ma co tam się, tak mi się chyba nie zrenderuje. Nie wiem, czemu właśnie nie chcę ogarnąć. A to ty. Kurde, totalnie nie potrzebuję jeść jako pteranodon. Zjadłem jedną rybę, grając z tym. I jest spoko. Z rybki. Większa rzecz by się przydała, ale ciężko polować, jak się kurwa nie ma tekstur. Skaperowski dalej przeżywa i napisał, że pod koniec streama skoczy tam, gdzie ja umarłem, Dejno. Wow. Okej. Okay. Prove it.
99,5. Boże, zjedz mnie. 100. Czy to coś da? No tak bym liczył. Ja zaraz jestem pod tymi podgłazami. Tu sunę pod wodą powoli. Ja sobie siedzę na brzegu, ładuję staminę. Na którym brzegu? Dobra, stuwa, chodź tu, mordo. Będzie jebaństwo. Idę popatrzeć. Gdzie wy teraz jesteście? No to sobie nie popatrzysz. No nie. No czekaj na tego gamonia. Nie widzę was. Możecie śmiało się jebać. Drejapę. Boże, to jest jakoś w kurwę daleko. Byście popłynęli... No bo tam jest koi. To wszystko wyjaśnia. Dobra, bo wam Golden Hour ucieknie. Najlepsza randka, daj spokój. Już nie mamy Golden Hour. Zaraz będzie Golden Hour, zdążysz tu chyba dolecieć. Okej. Golden Hour jest między 17.30 a 19.00. No to może i zdążę rzeczywiście, bo jestem blisko. Tutaj. Dobra, jest Golden Hour. Mhm. Gościu, kajty. No ja sobie latam tu pod skałami. No my jesteśmy tak bliżej... Jezu. Bliżej tunelu, w sensie bliżej tam, gdzie się wyjebałeś. O, jest po twojej prawej. Mhm. Dobra, go. Kurwa, to nie działa! Czemu? Na pewno jesteś chłop? Is that it? Nie. Czekaj. Spróbuję się położyć tak całkowicie, w sensie do spanka. Dobra, pospane. Zrobię kółko. I jeszcze spluń przez lewe ramię. Tak. No nie działa. Ty iść do spanka, może to u ciebie jest zbugowane, chociaż chuj wie, u mnie też powinien iść wtedy normalnie ten mating dance. I co teraz? Oj, ciemno się robi. Trudno. Chuj, nie działa. Czekaj, może zresetuję grę? No na pewno N. Oszukali was. Czekaj, ja wywalę cię z grupy i się dodamy może jeszcze raz. Dobra. Chuj, dalej nie mogę. Dobra, wyjdę i wejdę do gierki, może to może. Ale nie, przez spanko tylko po prostu wyjdę. Trochę rozczarowujące. Nie będę gówniakiem? Też poradzę, że to nie działa, tak jakbyśmy sobie tego życzyli. Ta gra.
Jezu, zanim się tekstura załaduje z powrotem, też będzie dobry. Ale to może ranek już będzie. Jest taka szansa. Chyba, że jeszcze ja się mogę wydupić, bo nie widzę ryb, a bardzo już muszę jeść. Ojciec niepłodny, strzela kapiszonami. Z kitu. No mistrz podrywu to nie jest. Ała. Gro, daj mi jedną rybkę. Tylko jedną. Co jeszcze? Frytki do tego? O, fryteczki bym ojebał. Co za kopanie? Dobra, dajcie mi chwilę, aż tekstury załaduję. Dobra. O, skaperowski ma 12% jedzenia. Musisz mi rybę złowić. Taką dużą. Dla mnie to będzie tydzień jedzenia. Tam gdzie byliśmy, widzę jakiegoś dinosa przyrzucę. Dobra, jest tam. No nie działa ta N-ka. Pierdoliło się na amen. Bez kitu, nie wiem o kój chodzi. Już bliżej nie będę stała. Operowski, mam ci pokazać, gdzie to włożyć? Przestań. Co ja jestem? Obyt badawczy. No klacz rozrodna. Po prostu. Nie no, nie działa. No trudno. Zjedzcie mnie tak na koniec, żeby ładnie zakończyć. Ryma. O, ja sobie będę pił tu, że niby nigdy nic, nie? Om nom nom. Musisz mi ojom zrobić. No, w ogóle bym się nie spodziewał, nie? Może włączy inny sting dla Dejno, nie wiem. Może. Dobra, sam to zrobię, goddammit. Alright, udało się. Ale zakończenie, pięknie. Dobra, mi styknie na razie. Ja to jestem w ogóle zła. No nie, no ja też jestem rozczarowany, ale w sumie to cieszę się przynajmniej, że jakby ja nie byłem z tym samcem, który miał nestować, bo to już w ogóle mi się wkurwił, jak ja bym musiał jeszcze dłużej czekać. A? I to by dalej nie działało. Ale nie wiem, czemu tak jest. Nic, co nam tam jeszcze zostało do ogrania? Dryo i Tenonto. Tak. I to wsio. Dobra. To co, do następnego? No bo tak. Dobra, no to dzięki, trzymajcie się. Dzięki, elo. Elo.